Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was w szóstym i zarazem bardzo specjalnym odcinku podcastu Klub Kulturalny. Dziś pogadamy sobie o nowoczesnych symbolach świątecznych, bez których wielu z Was nie wyobraża sobie okołowigilijnej celebracji. Witają się z Wami Michalina oraz Monika. A mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomoże Wam skończyć ostatnie porządki, ulepić górę pierogów i przygotować wszystko na nadchodzące święta. A my tymczasem podzielimy się z Wami ciekawostkami na temat popkulturowych, świątecznych hitów, które towarzyszą nam od wielu lat. Nie przedłużajmy zatem, oddaję mikrofon Miśce i zamieniam się w ucho. Dziękuję za mikrofon. Ponieważ postanowiłyśmy przedstawić Wam dzisiaj subiektywny wybór popkulturowych symboli świątecznych, opowiem Wam o absolutnym klasyku, czyli o opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. Swoją drogą, to drugi odcinek, w którym poruszam temat lektury szkolnej i chyba trzeba z tym skończyć. Tak czy siak, obiecuję, że nic szkolnego w dzisiejszym odcinku z mojej strony się nie pojawi, także rozsiądźcie się wygodnie z okazji świąt lub, jeśli słuchacie nas jeszcze przed nimi, spokojnie oddajcie się przygotowaniom, a my Wam potowarzyszymy. Kiedy przygotowywałyśmy temat dzisiejszego odcinka, zapytałaś mnie, Monia, co kojarzy mi się ze świętami, co dla mnie jest pewnego rodzaju symbolem. Więc ja, jak to ja, odpowiedziałam, że Dickens. Musicie wiedzieć, drodzy słuchacze i słuchaczki, że ja jednak jestem trochę skrzywiona, jeśli jeszcze tego nie zauważyliście. I bardzo wiele rzeczy kojarzy mi się albo z lekturami szkolnymi, albo po prostu z literaturą. Tak czy siak, faktycznie tak jest i z tego, co widziałam, nie tylko ja mam takie skojarzenia, ale o tym opowiem Wam trochę później. Opowieść wigilijna, czy może raczej świąteczna kolęda prozą, bo tak brzmi dosłowne tłumaczenie tytułu, to opowiadanie Charlesa Dickensa. Prawdopodobnie wszystkim Wam jest ono znane. Któż z nas nie zna historii skąpego Scrooge'a, który nawiedzany przez trzy duchy świąt i ducha swojego zmarłego przed 7 laty wspólnika zmienia się o 180 stopni? Myślę, że wszyscy gdzieś tam przynajmniej słyszeliśmy kiedyś o Scrooge'u, ale dla tych z Was, którzy nie do końca pamiętają fabułę utworu, pozwolę ją sobie pokrótce przypomnieć. XIX-wieczny Londyn, trzaskający mróz 25 grudnia. Poznajemy skąpego, starego bankiera, Ebenezera Scrooge'a, w momencie, gdy umiera Jakub Marley, jego wspólnik. Obaj prowadzili dom handlowy i liczyły się dla nich wyłącznie zyski. Po odejściu współpracownika, Scrooge nadal prowadzi biznes, nie zmieniając nawet jego nazwy. Zatrudnia też Boba Cratchita, buchaltera. 7 lat później, 24 grudnia, absolutnie nic się nie zmienia. Przynajmniej nie zmienia się w kantorze Scrooge'a. Główny bohater jest jeszcze bardziej oschły, bardziej zgryźliwy i skąpy, że aż zęby trzeszczą. Jego pracownik zarabia szalone 15 funtów tygodniowo, marznie w pracy i to bynajmniej nie tylko z powodu sposobu bycia szefa. Choć z pewnością jego zachowanie też przyczynia się do obniżenia temperatury. Scrooge oszczędza nawet na węglu, pozwalając Bobowi na rozpalanie jedynie jednej grudki węgla. Jednej grudki, byle nie za dużej. Ci z Was, którzy mieszkali kiedyś w domu lub ogólnie musieli kiedyś samodzielnie ogrzewać mieszkanie np. piecem kaflowym, wiedzą doskonale, że grudka węgla to jest nic. To jest dosłownie nic. Więc obaj tak sobie marzną radośnie. To znaczy raczej w niezręcznej i przerażającej ciszy niż radośnie, ale radośnie. Na początku widzimy także, a raczej dowiadujemy się także, jak Scrooge brutalnie spławia kwestarzy zbierających fundusze dla najbiedniejszych. Bankier kwituje ich prośby pytaniami o to, czy może zamknięto więzienia, a może przytułki czy domy pracy. A jeśli ktoś umiera, to dobrze, bo i tak jest przeludnienie. Właśnie tak, wypowiada się Scrooge i w ten sposób zraża wszystkich jeszcze bardziej do siebie.
No nie wiem jak wam, ale mnie to by było chyba troszeczkę wstyd. Choć z drugiej strony, no, jest na tyle asertywny, że no, potrafi odmówić kwestarzom. Z tym, że no, to nie jest dobry sposób na odmawianie kwestarzom. Od razu wam mówię. No, swoją drogą... Totalnie brzmi jak przyjemny typ, muszę ci powiedzieć. No bardzo. Myślę, że chciałabym z nim pójść na kawę. Zdecydowanie. A raczej zaparzyć mu kawę. Tak. Myślę, że on by cię nie potraktował jak równego człowieka, patrząc na to, jaki był do tej pory. I tak jeszcze chciałam się w sumie odnieść do tego węgla. Powiem wam tak, swego czasu miałam właśnie taki epizod, że pracowałam w sklepie, gdzie też właśnie, no to nie była duża przestrzeń, paliliśmy węglem i powiem wam tak, że na samo rozpalenie trzeba było przynajmniej no, takie grudki wielkości pięści, no, przynajmniej dobre 5-6 grudek na samo rozpalenie, już nie mówiąc o utrzymaniu tego ognia przez cały dzień, więc jeżeli ktoś żądał, żeby to była jedna grudka dziennie, no to chyba się z koniem przez telefon widział, niestety. Ale to grudka węgla jak pięść, to porządny węgiel. No, dość porządny. No. No i więc grudka węgla, odpalcie sobie kiedyś grudkę węgla. Ja wiem, że to jest czarne złoto, ale odpalcie sobie kiedyś jedną grudkę węgla, podtrzymajcie ten ogień, i spróbujcie się przy tym ogrzać. Powodzenia. Myślę, że... No więc Scrooge spławia tych naszych kwestarzy, a raczej... zamraża ich tuż piku kości tym swoim cudownym tekstem o dobrym umieraniu, bo przeludnienie. Ale te słowa spokojnie jeszcze odbiją mu się czkawką i to znacznie szybciej, niż mógłby się tego spodziewać. Po chwili ofukuje także swojego siostrzeńca, który jak co roku serdecznie zaprasza wuja na świąteczną kolację do swojego domu. Też wpada do kantora i serdecznie z rozrzewnieniem i taką pogodą ducha zaprasza wuja i znowu kolejna osoba zderza się z tym lodem. To jest góra lodowa już, dosłownie. Więc Scrooge ofukuje owego siostrzeńca, drwiąc z jego radości płynącej ze świąt. Dlaczego z niego drwi? No dlatego, że zauważa, że ten owy siostrzeniec jest rok starszy, i ani szlinga bogatszy, a na dodatek się jeszcze ożenił. I kiedy zapytał się go, dlaczego się ożenił, no to siostrzeniec mu odpowiedział, bo się zakochał. Na co Scrooge też prycha, nazywa to bzdurą. I go spławia. Także mamy naprawdę do czynienia z prawdziwym przyjemniaczkiem. No, jego sposób bycia z pewnością dodatkowo obniża temperaturę i to nie tylko już w samym kantorze, ale i w całym i tak już upiornie mroźnym Londynie, bo tam był wtedy mróz, Dickens chyba o tym wspomniał, że tam był mróz gdzieś w granicach minus 20-25 stopni. Także no ciepełko takie jeszcze z głębi serca Scrooge'a płynęło, rozlewało się i zamarzało upiornie. Co do tego małżeństwa, to tak odnosząc się trochę do poprzedniego odcinka, muszę powiedzieć, że Scrooge by się idealnie odnalazł na polskiej wsi i przy tych wszystkich transakcyjnych małżeństwach po prostu to by był najlepszy człowiek do swatania, tak czuję. To byłby deal roku. To byłby deal roku, naprawdę. Myślę, że byłby bogatszy i zbił większą fortunę niż w tym XIX-wiecznym Londynie. Tak, myślę, że jakby pośredniczył przy zaślubinach, to byłby odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Tak, myślę, że wiesz co, ogólnie po Scrooge'u dość mocno się jedzie, mimo wszystko przy omawianiu lektury, natomiast na pewno nie można mu odmówić przedsiębiorczości. No nie, absolutnie nie. On doskonale się zajmował swoim interesem. I też jak się przygotowywałam do tego odcinka, czyli po raz enty czytałam opowieść wigilijną i przypominałam sobie tę historię, to ja zawsze byłam pod wrażeniem tego, w jaki sposób on się obchodził z pieniędzmi, ale on to doprowadził do takiego ekstremum, o czym zresztą zaraz jeszcze powiem.
w Wigilię o 18, czyli tak nawet całkiem przyzwoicie, Scrooge zamyka biuro, kantor, i wyrzuca swojemu pracownikowi, że ten to pewnie chciałby jeszcze wolne 25 grudnia i jeszcze może w dodatku wypłatę za ten dzień by chciał. No i Cratchit oczywiście przytakuje tak niepewnie, taki zawstydzony, taki pokorny, że no ale szanowny panie Scrooge, to tylko raz w roku, trutututu. No i Scrooge ostatecznie przystaje na to, ale ile się najęczał, to jego. No i warto podkreślić w tym miejscu, że wówczas prawa pracy to raczej specjalnie nie było. Ale to i tak robi wrażenie i potęguje antypatię do Scrooge'a. I dodatkowo trzeba oddać Dickensowi, że w swoim opowiadaniu zwrócił szczególną uwagę na wyzysk robotników, ich nędzę, pracę ponad siły i głodowe pensje, a zrobił to jeszcze przed radykalnym manifestem Marksa, który swoje poglądy oparł właśnie na realiach wiktoriańskiego Londynu i jego powszechnej nędzy klasy robotniczej, więc... No więc tutaj Dickens był zdecydowanie bardzo uważnym obserwatorem rzeczywistości, jaka go otaczała. Ale następnie dowiadujemy się, po tym jak już Scrooge łaskawie zezwolił swojemu pracownikowi na opuszczenie jednego dnia pracy, łaskawca po prostu, ale żeby nie było tak pięknie, to on mu pozwolił na opuszczenie tego dnia pracy i nawet się zobowiązał, że mu zapłaci za ten dzień pracy, kiedy nie będzie pracował. No więc po tym, jak Scrooge zgodził się łaskawie na zwolnienie swojego pracownika z pracy 25 grudnia przy po prostu festiwalu jęczenia, narzekania i po prostu złorzeczenia na to, że jeszcze ma mu zapłacić za ten dzień, no to żeby nie było tak pięknie, to zobowiązał swojego pracownika, że spoko, ja ci dam jutro dzień wolny, chociaż to i tak głupstwo moim zdaniem, to 26 grudnia masz przyjść do pracy wcześniej. Taki przyjemniaczek. Następnie dowiadujemy się, że nasz bankier mieszka w ciemnym, dużym i ponurym mieszkaniu po Marleyu. Sam również siedzi przy maleńkim palenisku w domu, oświetla sobie drogę wyłącznie malutką świecą i je kleik. A wcześniej było jeszcze wspomniane, że spożył obiad w jakiejś tam podrzędnej, taniej jadłodajni. No także trzeba przyznać, że jest przynajmniej konsekwentny w tym swoim skąpstwie i nie oszczędza jedynie na swoim pracowniku, ale na sobie również. Także no jakby to też trzeba mu oddać, że jak jest skąpy, to wszędzie, a nie tylko, że tnie na pracowniku, ale sobie to same luksusy. Nie. On to w ogóle zbytkom się nie oddaje i też uważa je za głupstwa. No, czyli to jest tak jak w tym powiedzeniu, jak wszyscy to wszyscy, babcia też. Tak. Czyli no, można powiedzieć, że Scrooge to nie jest taki typowy właściciel Januszeksu, który mówi, nie. No rób nadgodzinę, żebym w przyszłym roku mógł kupić nowy samochód. Nie. To trzeba mu oddać. On jest tak samo surowy dla swojego pracownika, jak dla siebie. Tylko, że to też powoduje, że jakby ocenia wszystkich swoją miarą, tak? A jak on nienawidzi świąt, w sensie jakby zupełnie nie przywiązuje do nich żadnej wagi, to wszyscy dookoła też nie powinni, tak? Dlatego on nie chciał zwolnić tego Cratchita z pracy w Boże Narodzenie. Tylko, że wiesz co, szczerze mówiąc, to nie jest wcale takie dziwne zjawisko, bo my ogólnie jako ludzie mamy tendencję do patrzenia na wszystko przez własny pryzmat. Oczywiście. Przez pryzmat siebie. Oczywiście. I nie wiem, jeżeli, ja uważam, że... Nie wiem, co by tu wybrać. Jeżeli ja uważam, że dzierganie na drutach to jest nudne zajęcie, to nie znaczy, że ty również musisz uważać, że dzierganie na drutach to jest nudne zajęcie. Nie uważam tak, ale to jest taki przykład tylko. Jakby a ja nie dziergam na drutach. Wiem. Natomiast no wiecie, o co mi chodzi. Po prostu bardzo często pokazuje się jednak, znów wrócę do poprzedniego odcinka, bardzo często jednak pokazuje się to, że my nie do końca potrafimy w tą empatię
taką, może nie tyle, że wczucie się w czyjeś emocje, ale może wczucie się w czyjąś sytuację, że okej, ktoś ma prawo po prostu czegoś nie lubić i to jest okej, i taki człowiek ma takie prawo, tak? Tak, to, że ja nie lubię slasherów czy musicali, nie oznacza, że ty masz ich nie lubić, tak? Chociaż, tak. No. Tylko tak, nie każ dokładnie. Mi ich oglądać, o. Nie każ mi ich oglądać i będziemy żyć w zgodzie. No postaram tak, no więc... się. Ta, widzę, jak się starasz. Ale faktycznie Scrooge, no tak, no postrzegał świat przez pryzmat siebie i miał takie poczucie, że skoro jest szefem, to pracownicy mają tańczyć tak, jak on zagra, co zresztą też nie było niczym dziwnym, no bo to był XIX wiek w Londynie, czyli wtedy to się pracowało po 15 godzin dziennie. I jak już wspominałam wcześniej, nie było praw pracy, nie było prawa pracy, praw pracowników, tylko no, taka była rzeczywistość, więc jakby tutaj akurat Dickens to dobrze oddał, i jeszcze dodatkowo pasuje to do całej kreacji Scrooge'a. Ale no, nie usprawiedliwiajmy go już bez przesady, jejku. Nie, nie, absolutnie, wiesz, ja go nie usprawiedliwiam, tylko mówię, że może właśnie Dickens oddał to lepiej niż nam się wszystkim wydaje, bo on w sumie zawarł tą taką cechę patrzenia na wszystko przez pryzmat siebie. Myślę, że tak. Myślę, że Dickens tutaj zawarł znacznie więcej niż na pewno się zauważa w szkole. O tak powiem. Tylko, że ja obiecywałam na samym początku naszym słuchaczom, że nie będzie tutaj nic szkolnego, więc jakby poprzestanę na tej opowieści, nie będę wchodzić w żadne inne meandry edukacyjne, bo to nie, nie, to nie do świątecznych przygotowań, nie. Dobrze, dobrze. Także Scrooge sobie siada przy takim malutkim palenisku, więc musi się przysunąć blisko, żeby w ogóle jakiekolwiek ciepełko poczuć. I miesza tam ten swój kleik jakiś obrzydliwy. No i chwilę później nawiedza go przerażający duch Marleya, zmarłego przed 7 laty, który ze wszystkich stron jest zakuty w łańcuchy, kajdany i ma jeszcze jakieś ciężkie skrzynie metalowe, które utrudniają mu poruszanie się. Mimo, że jest duchem, to utrudniają mu poruszanie się. Wyjaśnia przerażonemu i jeszcze żywemu Scrooge'owi, że to on sam za życia wykuł sobie każde z oczek tego łańcucha, bo przejmował się wyłącznie interesami i pieniędzmi, będąc ślepym na potrzeby bliskich. Czyli no tutaj jakby równy z równym, tak? Wspólnicy mieli dokładnie takie samo podejście do interesów, byli zapatrzeni tylko w swoje słupki i cyferek i nic więcej. Marley zapowiada także, że tuła się po świecie w swojej duchowej formie za karę i to od 7 lat i wspomina, że Scrooge skończy podobnie, tylko że z jeszcze większą liczbą łańcuchów, no bo żyje przecież 7 lat dłużej. Po czym zapowiada przyjście 3 innych duchów i nawołuje swojego dawnego przyjaciela do rozsądku. Mówi, że jeszcze nie jest za późno. Jeszcze nie jest za późno. I zgodnie z zapowiedzią wkrótce Scrooge'a odwiedzają po kolei 3 duchy przeszłych świąt, świąt teraźniejszych i przyszłych świąt. No i ten duch przeszłych świąt jest radosny, a nawet ma takie światło na głowie, roztacza wokół siebie światło i przenosi mężczyznę do jego przeszłości. Przy okazji go tym męczy, bo każde kolejne wspomnienie jest coraz gorsze i coraz bardziej sprawia mu ból, łącznie z pokazaniem, z przypomnieniem Scrooge'owi sytuacji, gdy jego żona zwolniła go z przysięgi małżeńskiej i odeszła od niego po prostu, bo zauważyła, że mąż odsunął się od niej i skoncentrował się wyłącznie na pieniądzach. No i teraz jest też wyjaśnione, z czego to wynikło. Ano z tego, że sam całe życie był ubogi i za wszelką cenę starał się z tej biedy wydostać, starał się jej uniknąć, uciekał przed nią wręcz. No i udało mu się to, ale stracił to, co najcenniejsze, czyli stracił bliskich, stracił swoją żonę, w której był tak zakochany. Tak, Scrooge w przeszłości miał ludzkie odruchy. Było, minęło. Więc wizyta ducha świąt przeszłych, kiedy pokazał mu jego przeszłość, to było takie
takie pierwsze zderzenie, taki trochę glan w twarz dla Scrooge'a i on się bardzo, bardzo, bardzo męczył, kiedy widział tę swoją przeszłość. Z jednej strony się wzruszał, przypominał sobie tych wszystkich ludzi, których kiedyś znał, przypomniał sobie swoją starą pracę, zobaczył, jakim cudownym pracodawcą był ten jego dawny szef. Przypomniał sobie bal, na którym tańczył jako ubogi subiekt. Ale to wszystko sprawiało mu ból, bo chyba Scrooge zaczął sobie uświadamiać, co zresztą zaraz później się okaże. No, w każdym razie Ebenezer zaczął mięknąć, jego lodowe serce zaczęło topnieć. Kolejny duch, czyli duch świąt teraźniejszych, pokazuje mu, jak święta spędza jego pracownik. Scrooge jest już zmiękczony, niczym mięso zapeklowane, żałuje swoich czynów, ale duch jest nieubłagany, każe mu patrzeć. Patrz i koniec. W ten sposób bohater i czytelnik dowiadują się, że Cratchit ma sporą rodzinę i ciężko chorego syna. Zjawa odpowiada na pytanie Scrooge'a o los dziecka. Tak, Scrooge zapytał o dziecko. Taka zmiana w nim zaszła. Zapowiadając niestety jego rychłą śmierć. Duch mówi, że jeżeli duch świąt przyszłych nic nie zmieni w swojej wizji, no to mały Tim, bo tak ma na imię chory syn Boba, po prostu umrze. Brzmi to trochę jak kopanie leżącego, ale idziemy dalej, nie zatrzymujemy się. Terapia szokowa. Następnie pokazuje Scrooge'owi, jak Bob wznosi toast za szefa. Wykazuje się przy tym wdzięcznością, bo gdyby nie głodowa pensja, to świąt by nie było. Czyli pensja co prawda głodowa, no ale jakiegoś tam, jakąś gęś, bo oni jedli gęś udało się kupić, nafaszerować, także no, święta mogą się odbyć. No i też to jest takie pokazanie Scrooge'owi, że mimo, że jego pracownik jest znacznie biedniejszy, swoją drogą, no hello, jakby Scrooge wyrzucał Cratchitowi, że jest biedny, no a kto odpowiada za to, że jest biedny, jak nie Scrooge, nie? Ale to było takie pokazanie moralnej wyższości Cratchita nad Scrooge'em, bo mimo, że Ebenezer był dla niego po prostu okropny, to Bob i tak wzniósł za niego toast, był wdzięczny. Z tym, że jego rodzina już tak specjalnie wdzięczna nie była, szczególnie już jego żona. No ale po chwili stwierdza, że ze względu na męża to ten toast wzniesie, niech mu tam już będzie. Po chwili duch przenosi Scrooge'a do domu jego siostrzeńca. Tam mężczyzna radośnie rozprawia ze współbiesiadnikami, ale i oni nie wypowiadają ani jednego przychylnego Scrooge'owi słowa. Wszyscy mają dokładnie takie samo zdanie na jego temat. Że jest skąpy, że jest wstrętny, że jest stary i że w ogóle jest mega nieprzyjemny i nikt go nie żałuje. Poza siostrzeńcem, któremu szczerze żal wuja. Tak zupełnie szczerze, z głębi serca jest mu go żal, że on się tak izoluje, że jest taki skąpy i że żyje w takim jakby odosobnieniu i zapowiada, że nadal będzie go do siebie zapraszać. Nie zmordowanie. Także tutaj to też było pokazanie Scrooge'owi takiej moralnej wyższości. Co z tego, że Scrooge miał pieniądze i doskonale prosperujący biznes, jak no moralnie to tak słabo. A tutaj ten biedny Cratchit był moralnie wyższy od niego, ten jego biedny żonaty siostrzeniec też. Także no Scrooge dostał kolejnego glana, ale nie ostatniego. Bo po chwili, bohaterowi się wydaje, że kolejnej nocy, ale tak naprawdę po chwili pojawia się ostatnia zjawa, która jest przerażająca. I ta zjawa to już nie wypowiada ani jednego słowa. Duch świąt przyszłych to już się totalnie nie cacka ze Scrooge'em. Jedynie wskazuje bohaterowi kierunek, w jakim ma podążać. I to taką kościstą ręką, czyli w sumie taka... No, śmierć do niego przyszła najzwyczajniej w świecie. I powoli Scrooge dowiaduje się, że istotnie syn jego pracownika zmarł, ale nie tylko on zmarł. Spotykają wiele osób, które cieszą się ze śmierci pewnego skąpca, rozkradają jego mieszkanie i potem sprzedają to, co ukradli, żeby mieć pieniądze na życie i przy okazji bardzo, bardzo nieprzychylnie się o nim wypowiadają.
a jego wierzyciele mogą spać spokojnie tej nocy, no bo się dowiedzieli, że bankier zmarł. I to jest mężczyzna z kobietą, mąż z żoną. I oni rozmawiają i on mówi, że niezależnie od tego, kto przejmie ich dług, to nie wyobraża sobie, żeby trafili na kogoś gorszego niż on. No i chwilę później Scrooge bardzo brutalnie dowiaduje się, o kim mowa. Bo on się nie domyślał jakby. On był bardzo ciekawy, o kogo chodzi, ale on się nie domyślił. Jakby dla wszystkich dookoła jest to oczywiste, ale nie dla niego. No więc, żeby jakby stało się to jasne i dla Scroogea, to najpierw widzi ciało, a potem grób, do którego prowadzi go ten duch, bez wypowiedzenia choćby pół słowa. No i ukazuje mu się tablica nagrobna, na której wyryte były jego dane. Czyli Ebenezer Scrooge zmarł i tak dalej. No i wtedy chyba coś tak porządnie pęka w Scroogeu, bo zrozpaczony pyta ducha, czy to, co on mu pokazuje, to wydarzyć się musi, czy tylko może i czy to można jeszcze zmienić. I on mówi, że nie, że to, że on będzie celebrował te święta i to nie tylko w święta, tylko przez cały rok. On będzie czuł w sobie tego bożonarodzeniowego ducha, nomen omen. Tylko czy da się to zmienić? Czy można zmienić bieg wydarzeń? No, jakby zjawa nie zaprząta sobie swojej duchowej głowy udzielaniem odpowiedzi. Tylko jego wizyta kończy się tak, że bohater ma wrażenie, że wpada do grobu, ale budzi się, trzymając się tam poręczy swojego łóżka. A więc budzi się. No. Ja tak tylko zapytam, czy tym trzecim duchem był ponury kosiarz z The Sims? Bo to brzmi identycznie. To tak, mogło tak być, tylko że to chyba bardziej Simsy się zainspirowały Dickensem niż Dickens Simsami, czy o czymś nie wiem. Nie, jak najbardziej po prostu tak się trochę podśmiewam, ponieważ ta kości sta ręka i właśnie to, że on w sumie nie wypowiada ani słowa. Zresztą zawsze jak grałam Simsy, to miałam ten problem, że ponury kosiarz przychodził po jednego z moich Simów, po czym na przykład szedł i wchodził do jacuzzi. I zawsze miałam takie, co ty tu robisz jeszcze? Nie masz jakichś, nie wiem, innych ludzi do odwiedzenia. No co, fajrant? Tak, także, no to jest takie alegoryczne przedstawienie śmierci, tak. Tak, ten duch chyba nie wszedł do jacuzzi. Chyba nie wszedł do jacuzzi, chociaż kto go tam wie, co zrobił po opuszczeniu Scroogea? Kto go tam wie? No, może o tym Dickens już nie wspominał. Może afterek poleciał, albo biforek przed kolejną robotą. Albo w sumie. W sumie, kto wie. Nasz drogi Scrooge budzi się o poranku i zupełnie się zmienia, tak o 180 stopni. Uśmiecha się, śmieje się w głos, wygląda za okno, bierze głęboki wdech i mówi, ach, jak pięknie, i widzi pod idącego ulicą małego chłopca, więc do niego zagaduje, pyta go, jaki mają dzień. No co chłopiec taki, że no, święta, 25 grudnia. Więc okazuje się, że Scrooge jeszcze tak zakrzykuje, że ach, zdążyłem jeszcze, dobrze, jeszcze zdążę coś zmienić. Więc poleca chłopcu, nam oczywiście nie szczędzi mu komplementów i takich ciepłych słów, tak to totalnie do niego nie pasuje, że aż och. W każdym razie poleca chłopcu kupno tego największego indyka, jaki wisiał w oknie na wystawie w sklepie mięsnym po prostu. No i ten chłopiec tak na niego patrzy i że pan żartuje sobie ze mnie? Na co Scrooge mu mówi, nie, a jak się pospieszysz, to jeszcze dostaniesz pieniążka, tak? I tam mu mówi, że jak będzie bardzo szybko, to tam nawet dostanie, w tłumaczeniu było, że talara, ale to ile to tam było, to nie wiadomo, nie wiem, funta, dwa, kto wie. Bo warto wspomnieć, że polskie tłumaczenie książki, przynajmniej to, z którym ja się zapoznawałam, to tłumaczyło też walutę, więc nie tylko imiona, ale i walutę, więc tutaj w książce padło, że talara, ale przyjmijmy po prostu, że da mu tak, no sporo, jak nie on,
sporo mu da za to, że się pospieszy, no więc chłopiec pobiegł po tego indyka. Po czym wysyła tego indyka swojemu pracownikowi, czyli Bobowi Cratchitowi. I tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że indyk to nie było tanie mięso. Wtedy. Tańsza była gęś. Zupełnie odwrotnie niż dzisiaj. Także wysyła tego wielkiego indyka swojemu pracownikowi, po czym wychodzi z domu, radośnie przechadza się po ulicach Londynu, spotyka jednego z tych kwestarzy, którzy u niego byli w kantorze dzień wcześniej i przeprasza go za swoje zachowanie, po czym szepcze mu na ucho. No i nie wiemy, co mu tam szepcze, natomiast po reakcji kwestarza możemy dojść do wniosku, że obiecuje mu po prostu ogromny datek. I pyta w ogóle, gdzie ma przyjść z pieniędzmi, albo czy pan raczy odwiedzić mnie w pracy, żebym ten datek przekazał. Także Scrooge przestaje być dusi groszem. Uśmiecha się do ludzi, całuje dzieci w kościele, tak pokrzepia ubogich, zagaduje. No, generalnie jest zupełnie inny. No i ostatecznie zjawia się u siostrzeńca na kolacji, pyta w ogóle, czy może wejść, no bo tam słyszę, że wszyscy tam radośnie rozmawiają i że tam chyba gdzieś pada już jakieś takie nieprzychylne słowo i wchodzi taki no taki speszony, jak nie Scrooge. Natomiast jak siostrzeniec go widzi, to wszyscy go po prostu biorą wręcz na ręce i wciągają do pokoju jadalnego i tam wspólnie biesiadują. Także mimo wszystko ucieszyli się, że on przyszedł i Scrooge chyba też się ucieszył. A następnego dnia siedzi sobie w pracy, no i Bob Cratchit spóźnia się równe 18 minut do pracy. I tutaj Scrooge robi coś, co no, postanawia trochę zmylić swojego pracownika. Uważam to za nieetyczne, ale niech będzie. Scrooge więc udaje wściekłego. Swoim zwyczajnym, groźnym tonem mówi mu o spóźnieniu, straszy pracownika, że on już ma dosyć tego, aby ostatecznie dać mu po prostu podwyżkę. I ukazuje mu swoje nowe oblicze. Zarządza też rozpalenie porządnego ognia, aby przestali marznąć, a także obiecuje zatrudnić jego dorosłego syna i postanawia też zatroszczyć się o małego Tima, który ciężko choruje, żeby uchronić go przed śmiercią, czyli Scrooge chyba załapał, że on ma też jakąś moc sprawczą. I że jednak ten tekst o przeludnieniu to był nietrafiony. Dlatego mówiłam, że ten tekst to mu się odbije czkawką. Bo duch to mu tak przypomniał wtedy, kiedy Scrooge zapytał go o to, czy mały Tim umrze, no to duch mu to powtórzył. I to jego głosem. Także dotarło, jak widać. Bardzo miło, że się zmienił, ale powiem ci, że to zagranie, że udawał złego, żeby później dać mu podwyżkę, to kurczę, to taki youtuber po prostu, it's a prank, bro. Dałeś no. się wkręcić. Tak. I z jednej strony fajnie, że się zmienił, z drugiej strony to też jest takie pytanie, czy gdyby zobaczył coś innego niż swoją śmierć, to, że wszyscy mieli go gdzieś i źle o nim mówili, to czy by się zmienił. Z drugiej strony efekt jest efekt, tak? Dobre jest dobre, tak jak powiedziałaś ostatnio, więc no, na pewno nie można odczytywać tego dosłownie, nie? W sensie, no bo to jest opowieść o całkowitej przemianie człowieka, tak o 180 stopni. I czy ona jest prawdopodobna? No jasne, że nie. No, duchy świąt przeszłych, od teraźniejszych i przyszłych to nas raczej nie nawiedzą. Ale jednak warto wspomnieć o tym, że to jest, no niesie ze sobą bardzo ważne przesłanie dla każdego z nas, nie tylko bogaczy. Żeby się nie skupiać tylko na pieniądzach, tylko też na innych ludziach, na swojej rodzinie chociażby, czy na bliskich, czy po prostu na ludzi dookoła, tak, żeby zwracać uwagę na tych ludzi dookoła i powiedzieć dzień dobry, no bo to relacje z ludźmi są po prostu najważniejsze i to też w pewnym stopniu określa nas. I myślę, że to jest wartościowa rada nie tylko w okresie świąt, ale też tak po prostu na co dzień. Jak zapędzimy się w kozi róg, no to w tej pracy, jakiejś takiej pogoni za tym pieniądzem, to żeby też sobie uświadomić, że no są, wiadomo, pieniądze są ważne, no bo przecież
no, ideą wzniosłą, to się domu nie ogrzeje, ale z drugiej strony no, ludzie też są ważni, tak, żeby nie być tak samotnym jak ten Scrooge. Także tutaj, jeśli chodzi o sam utwór i jego przesłanie, no to jak najbardziej. Ja jestem za i uważam, że z jednej strony fajnie, że to jest też lektura szkolna, a z drugiej strony to, w jaki sposób się opracowuje w szkole, to no nie. To trochę krzywdzi, tak jak w przypadku chłopów. Oczywiście, że krzywdzi. Oczywiście, że krzywdzi. Tak, i jak już tak dajemy taki, że tak powiem, przekaz, to ja też taki dorzucę przekaz od siebie. Nie bądźcie jak ten pracownik pana Scrooge'a i nie bądźcie takimi ludźmi, którzy niby praca za groszową stawkę, ale jest. Jakby to nie jest już XIX wiek, mamy prawa pracy, więc walczcie o siebie, bo każdy z nas powinien być wynagradzany, że tak powiem, godnie. A jeżeli będziemy się godzić na pracę za jakieś tam głodowe stawki, za tą, jak to pewien polityk lubi mówić, miskę ryżu, no to będziemy mieć niestety. A co do samej, co do samego opowiadania tak naprawdę, to zastanawiam się, czy ono nie wyczerpuje trochę znamion takiej baśni, bo masz zwycięstwo dobra nad złem, masz taką jakby bardzo utopijną, wręcz przemianę, taką nierealną, i zastanawiam się, czy to nie jest trochę właśnie baśniowe wręcz, bo to jest opisane jako opowiadanie, na Wikipedii przynajmniej, ale... Mhm. Tak, to jest taka baśń, no bo mamy też te elementy nadprzyrodzone, bo mamy te duchy, tak? Więc w sumie można by to tak odebrać, myślę. Nawet jeżeli nie dosłownie w sensie gatunkowym, to generalnie tak. Tak to działa i to chyba też sprawia, że dlatego jest to w szkole podstawowej lektura, a dwa, to też jest powód, dla którego to jest tak popularne opowiadanie, tak jak wcześniej wspomniałam. Że to nie tylko mnie się kojarzy ze świętami, ale też innym. No bo świadczą o tym choćby takie filmy, które zawierają w swoim tytule w ogóle hasło opowieść wigilijna, ale ekranizacją opowieści wigilijnej to raczej tak nie są, raczej jakąś taką adaptacją albo lekką inspiracją. I znalazłam takie filmy jak opowieść wigilijna Barbie, opowieść wigilijna Muppetów, opowieść wigilijna Myszki Miki, czy nawet horror, koszmarna opowieść wigilijna. Zastanawiam się, czy Grinch nie jest troszeczkę inspiracją opowieścią wigilijną. Ja myślę, że jest mnóstwo w kulturze inspiracji opowieścią wigilijną. Ja się tutaj skupiłam na takich filmach, które mają po prostu opowieść wigilijna w tytule, ale myślę, że jest gros filmów i w ogóle utworów, które w jakiś sposób inspirowały się opowieścią wigilijną. No bo raz, to jest opowiadanie, które powstało w XIX wieku. Dwa, że Dickens jest bardzo poczytny. No a trzy, że no jednak jest to wartościowa historia. I Scrooge stał się w pewnym sensie ikoniczny. Tak, ma taki dość uniwersalny przekaz, nie? No pewnie, że tak. No tam oczywiście on jest bogaczem i jest turboskąpy, ale to tak jak wspomniałam wcześniej, nie trzeba być bogatym, żeby w ten sposób gdzieś tam coś z siebie dla siebie wyciągnąć z tej historii, tak? Wystarczy czasami się zatrzymać gdzieś na chwilkę po prostu. No bo wiadomo, że jeżeli ma się kredyt, rosnące rachunki, rodzinę, rosnące ceny za żywność, dobra, nie idźmy w politykę, no to też nie jest tak łatwo sobie, nie wiem, rzucić pracę albo przestać pracować, tak? Ale no, żeby tak rozsądnie jakoś to rozwiązać, po prostu. No, biorąc pod uwagę, że to był XIX wiek, no to oczywiście trzeba wziąć poprawkę na to, tak, że Scrooge kazał pracować temu swojemu pracownikowi i ten pracownik też tej pracy nie zmieniał, no bo no być może było mu po prostu w jakimś stopniu, no nie, może nie powiem, że dobrze, ale no nie pracował w fabryce, tak? Chodzi o to, że w fabryce to mnóstwo ludzi ginęło też, a on no w swojej pracy to raczej
by nie zginął, siedząc sobie za biurkiem, więc być może ta praca też była w pewien sposób dla niego wygodna. No a poza tym on prawdopodobnie nie mógł sobie po prostu pozwolić na zwolnienie, no bo on miał te dzieci tego chorego syna i nie miał wcale gwarancji, że to zatrudnienie znajdzie gdzieś, tak? No bo też mówimy o kwestii przeludnienia. Ale myślę, że warto czerpać jednak z tej opowieści już tak też w XXI wieku po prostu. I kultura to robi, tak mi się wydaje, więc być może masz rację, że Grinch był inspirowany opowieścią wigilijną, no bo tam on też jest zgryźliwy i świąt nie będzie, tak? Dokładnie. Poza tym w filmie, który będę ja omawiać, też się pojawia postać, wydaje mi się, inspirowana opowieścią wigilijną. Zresztą ja wam powiem, która dokładnie. A jeżeli ktoś jest dużym fanem tego filmu, to może już nawet teraz wie, jaka to będzie postać, ale nie uprzedzajmy faktów. Dojdziemy do tego. Tak. No i powiedziałam wam przed chwilą, że mamy tam ileś filmów i to ja znalazłam po prostu gdzieś, gdzie mi się pojawiły. Jak szukałam ekranizacji do obejrzenia, to znalazłam właśnie tą opowieść wigilijną Barbie, gdzieś tam opowieść wigilijna Muppetów, opowieść wigilijna Myszki Miki, horror, koszmarna opowieść wigilijna, bo dlaczego nie? Ale są też dwie ekranizacje. Jedna jest z lat 80., a druga to animacja z 2009 roku w reżyserii Roberta Zemeckisa z Jimem Carreyem w roli głównej. I muszę przyznać, że to jest naprawdę wierna ekranizacja opowiadania Dickensa. A ja tego nie mówię często. Przyznacz, że nie mówię tego często. Prawda? Ty raczej jesteś takim tym małym hejterem, tą małą chihuahą, tak jak mówiłyśmy. Tak. Tak właśnie. Natomiast tutaj jest to ekranizacja opowiadania. I ta animacja, niech was nie zwiedzie, że to jest animacja, to nie jest nic cukierkowego, to jest mroczny, przytłaczający klimat XIX-wiecznego Londynu. Szaro-buro. Wszyscy ubrani są właśnie też na szaro, tak naprawdę. Zwłaszcza, że większość tych tam gdzieś, powiedziałabym statystów, ale tych tam przechodniów, no to są raczej robotnicy, więc wiadomo, że wyglądali jak wyglądali. Także wszystko jest szare, no albo białe, bo jest zima. I ten klimat jest taki naprawdę przytłaczający, mroczny i pokazuje też skalę biedy, ten film. Jest taka, na samym początku znamienna jest scena na zewnątrz ratusza, gdzie w środku trwają gorączkowe przygotowania do ogromnej, bogatej kolacji u burmistrza, a pod oknami żebrzą ubogie dzieci, które błagają o kawałek jedzenia. I szef kuchni ironicznie mówi im wesołych świąt od burmistrza i przez okno rzuca pieczone udko, które no niestety porywa pies, też głodny. I dlaczego tutaj podkreśliłam, że gruby szef kuchni? To nie jest tak, że ja kogoś fat shaminguję, tylko podkreślam to dlatego, że w tamtych czasach, jeżeli ktoś miał więcej ciała, to wskazywało na to, że miał co jeść. Prawda? Więc dlatego to podkreślam. Że żył dostatnio po prostu. No tak, tak. No, nie głodował po prostu. Jak znaczna część robotników, którzy pracowali po 15 godzin, tak? Przypomnijmy. Scrooge jest przerażający. To w ogóle w jakiś sposób stworzyli jego twarz. To jest... Wystarczy spojrzeć na jego twarz, już się wie wszystko o nim. Nie trzeba tego artykułować tak dosłownie, jak niekiedy robią to filmy. No i Carrey doskonale poradził sobie w roli zgryźliwego skąpca. I chociaż to jest animacja, to film został nagrany z wykorzystaniem technologii motion capture, no co oznacza, że aktorzy nie tylko udzielili postaciom swoich głosów, ale także nagrali ruchy tych bohaterów. Czyli faktycznie Carrey wcielił się w rolę Scrooge'a w pełni. Czyli on najpierw zagrał te wszystkie ruchy, mimikę też, bo motion capture zgrywa też po prostu mimikę twarzy. Nie tylko sam ruch ogólny, ale też detale twarzy. I po prostu to potem zanimowano, nałożono tam oczywiście nos i postarzono go.
ale no jest to zagrane doskonale. Zresztą nie tylko Carrey doskonale zagrał, ale pozwólcie, że tutaj się na nim skupię, bo jest go tutaj najwięcej. I sam reżyser utrzymywał, że postanowił nakręcić ten film tak, jak wyobrażał to sobie Dickens podczas pisania opowiadania, bo Zemeckis zwrócił uwagę na to, że Dickens to jakby napisał z myślą o... Znaczy, no nie wiemy tego, ale reżyser tak to odebrał, że napisał to z myślą gdzieś o wystawieniu tego, albo być może o nagraniu filmu. Chociaż nie wiem, czy Dickens mógł myśleć o nagraniu filmu. W każdym razie twórca doszedł do wniosku, że to jest w tak filmowy sposób napisane, no, że trzeba to nagrać. I trzeba oddać to, co stworzył Dickens. Dlatego zachował klimat... Dodał oczywiście pewne filmowe, fantazyjne elementy, ale nie zakłamał przy tym istotnie historii, więc ja tutaj się czepiać nie będę. Chociaż raz się nie będę czepiać. I jest to animacja zachwycająca, niekiedy naprawdę przerażająca. Mimo wszystko malownicza i pokazująca tą taką wyrazistą przemianę Scrooge'a. A na koniec ukazująca wybitny talent komediowy Carreya. No bo przecież wszyscy najprawdopodobniej znamy po prostu Jima Carreya z takich filmów jak Maska, jak Ace Ventura, jak Ja, Irena i ja, Kłamca, Kłamca i tak dalej. No a to są przecież komedie, choć nie tylko w komediach Carrey gra. No i tutaj Opowieść Wigilijna też oczywiście komedią nie jest. No i w tym miejscu chciałabym aktorowi oddać jeszcze jedno. Doskonale poradził sobie w dubbingu, bo podkładał głos nie tylko pod starego skąpca, który jest do bólu autentyczny, ale także pod dwa duchy, które go nawiedziły. Zagrał też trzeciego ducha, generalnie, jeśli chodzi o motion capture, ale no, ten trzeci duch, podobnie jak w opowiadaniu, nie wypowiada ani słowa, więc dubbingował i Scrooge'a, i dwa duchy. I zrobił to w taki sposób, że nie zorientowałam się, że te trzy głosy to wszystko Carrey, a oglądałam film z napisami. Łącznie z tym, że każdy z duchów miał inny akcent, mówił z innym akcentem. Także zrobił to genialnie i chyba nie ma rzeczy, do której mogłabym się w ogóle przyczepić w tym filmie. Wszelkie drobne etiutki Carreya są znakomite i już pierwsza scena mówi o Scrooge'u wszystko. Mimo, że tak naprawdę w tej scenie to pada niewiele słów i to jest ta pierwsza scena, kiedy Marley nie żyje i kiedy Scrooge ogląda ciało w trumnie i płaci... z niechęcią, ogromną niechęcią i bólem płaci grabarzowi i najpierw tak, i to jest ta etiutka właśnie, gdzie tak trzyma mieszek w dłoni, drugą tam tak palcami drżącą ręką wyciąga jedną złotą monetę, długo ją miętosi w palcach, następnie tak chciałby cofnąć dłoń, no ale no wręcza grabarzowi tę jedną złotą monetę, a po chwili sobie uświadamia, że no... Sorry, ale to nie jest wystarczająca zapłata, bo grabarz nadal trzyma wyciągniętą dłoń i tak patrzy na niego takim wymownym wzrokiem. No więc po chwili wyciąga drugą monetę, już taki wkurzony wręcza mu tę drugą monetę, a po chwili obraca się do trumny, mówi pomocnikowi młodemu grabarza, że gdzie ty mi tutaj wieko już kładziesz? I co robi? No, zabiera z oczu zmarłego Marleya dwie monety. No, czyli sobie chłop po prostu odrobił, nie? Odbił sobie te dwie monety. I jakby nic sobie nie robi z tego, że i grabarz, i ten pomocnik grabarza tak na niego patrzą w ogóle przerażeni, co z niedowierzaniem na niego patrzą. No, on tak wzrusza ramionami. No co? Pieniądz jest pieniądz. No i wychodzi. Doskonały przyjaciel. Tak, chociaż myślę, że Marley mógłby zrobić to samo na jego miejscu, bo oni obaj byli dusi groszami. Więc... Można rzec, że byli hehe po jednych pieniądzach. Hehe, nomen omen, tak. Także tutaj już ta pierwsza etiutka to jest Mistrzostwo Świata i to budzi taki trochę śmiech w człowieku, że jak można być aż tak skąpym, że to jest tak absurdalna scena, ale doskonale pasuje do Scrooge'a. I naprawdę, tutaj nie trzeba było słów, żeby wyrazić, jaki Scrooge jest. To jest genialne, moim zdaniem. No bo wiadomo, że... No? Myślę, że na pewno talent Jima Carreya dużo dał tutaj.
ale też trzeba oddać sobie reżyserowi, co jego. Oj, tak? Oczywiście, powiem. Że tak. Oczywiście, ponieważ, że tak. No, z tego, co ja tu patrzę, no to on nagrał 3 części Powrotu do przyszłości, nagrał Za śmiercią jej do twarzy, to jest świetna komedia. Forresta Gumpa, za którego dostał Oscara, nagrał Castaway poza światem. No i oczywiście tą opowieść wigilijną, no i tam w międzyczasie jeszcze jakieś inne, trochę pomniejsze tytuły. Więc myślę, że tutaj no też to doświadczenie bardzo przemówiło, mimo że nawet tak jak mniej więcej tam patrzyłam, to on chyba raczej animacji nie robił, ale no oddało tutaj to doświadczenie. No ale reżyser jest reżyser, tak? W sensie no tak. To on jakby decyduje. Więc tak, to prawda. Także tutaj no ja się naprawdę nie mogę przyczepić do niczego. Po przebudzeniu Scrooge'a no naprawdę do głosu tak mocno dochodzi ta znakomita gra komediowa Carey'a i wtedy naprawdę widać, że to on. W sensie to widać, że tutaj już tak czujecie, że to jest Carey. I ta ostatnia scena, gdy daje podwyżkę Cratchitowi, sprawiła, że poczułam się niesamowicie niekomfortowo. Jak już wcześniej wspominałam, ja wiem, że Cratchit nie miał innego wyjścia, ale gdyby mój szef zrobił coś takiego, w taki sposób mnie nastraszył, zrobił mi taki mętlik w głowie i zachowywał się jak, no cóż, jak wariat, to chyba bym się zwolniła. To była creepy scena. Ona była z jednej strony zabawna, ale z drugiej strony była naprawdę creepy. To zresztą ci... no nie, ci to pisałam, że ta scena jest creepy. Pisałaś mi. Wiesz co, myślę, że tutaj właśnie w tej ostatniej scenie Jim Carrey mógł się najbardziej tak wykazać, dlatego że to faktycznie było troszeczkę, miało taki sznyt komediowy, można powiedzieć, dlatego że to bardzo do Scrooge'a nie pasowało wszystko. I to jest właśnie ten tak zwany humor sytuacyjny, że patrzysz na tego człowieka, który no, wygląda jak wygląda i zaczyna nagle z niczego po prostu być taki super miły, taki super uprzejmy i w ogóle zrobię taki żarcik mojemu pracownikowi, że go wkręcę i ciekawe, czy tam gdzieś z tyłu nie była kamera i to nie było na YouTube wszystko. Ale to, no, to znaczy wiesz, no ta przemiana... Scrooge'a jest oczywiście uzasadniona fabularnie, no nie? Ale to tak bardzo nie pasowało zarówno w książce, a tutaj to już w ogóle to tak wyolbrzymili, że to tak bardzo nie pasowało i on był tak aż nazbyt entuzjastyczny, tak jak on był skąpy i zgryźliwy na początku, tak przesadnie entuzjastyczny był na końcu. Tak nienaturalnie zupełnie. Tylko teraz nie wiem, czy to miało na celu pokazać utopijność trochę tego opowiadania, czy bardziej właśnie chodziło może o to, że są ludzie, którzy po prostu nie potrafią żyć pośrodku, tylko lecą ze skrajności w skrajność? No myślę, że oba wyjaśnienia są właściwe. Takie mam wrażenie, że może jedno i drugie. Utopijność na pewno. Może to też była taka kwestia, że reżyser postanowił właśnie, że jemu to też zgrzytało w opowiadaniu i że on chciał to też tak pokazać, jak bardzo to nie pasuje do Scrooge'a, może w ten sposób. Myślę, że na pewno, bo myślę, że mając taki dorobek, to można wyczuć pewne niuanse, które on gdzieś tam daje, nawet tak że tak powiem, do wyłapania, niekoniecznie na pierwszym planie, nie? Tak, zdecydowanie, no. Także ja serdecznie polecam wam ten film. Można go obejrzeć między innymi na Disney+. Oznaczony jest jako film dla dzieci od 9 roku życia i czy faktycznie dla tego wieku się nadaje? Nie wiem. Ma wiele scen mrocznych, zwłaszcza wtedy, kiedy te duchy przychodzą i ten ostatni duch. Ale myślę, że każdy powinien ocenić to samodzielnie, tak naprawdę. Za to z pewnością ten film nie ma górnej granicy wieku. W sensie to może oglądać każdy. Nie jest to typowa bajka dla dzieci, lecz pełnoprawny film dla każdego powyżej tych 9 czy też 10 roku życia, może troszeczkę wyżej. Natomiast nie czuć, że to jest kierowane do dzieci. To nie jest takie oczywiste. To jest taki film dla wszystkich powyżej pewnego wieku. Oczywiście to nie jest dla małych dzieci, ale dla takiej młodszej widowni, starszej, młodszej widowni, to myślę, że jak najbardziej.
W tym miejscu chciałabym wspomnieć jeszcze o netflixowej bajce pod tytułem Scrooge, opowieść wigilijna. To jest animowany, cukierkowy musical dla dzieci, jednak próżno szukać tam wierności dickensowskiej opowieści. Za to są teksty o wątpliwej wartości wychowawczej. Jak na przykład Masz knot zamiast mózgu do damskiej wersji ducha przeszłych świąt. Albo Byłeś taki przystojny, co poszło nie tak, jako wypowiedź ducha skierowana do Scrooge'a, a także obelgi dzieci pod adresem Ebenezera, kiedy ten je na przykład potrąca, czy patrzy przez okno, to one mu rzucają śnieżką i coś tam krzyczą, już nawet nie pamiętam co. No i pragnę podkreślić, że Netflix oznaczył to jako bajkę dla dzieci w wieku od 4 lat wzwyż i wyłącznie dlatego się czepiam tych tekstów. Że gdyby to nie było oznaczone jako bajka dla dzieci w wieku 4+, to bym się tych tekstów nie czepiała, naprawdę. Ale ponieważ jest to dla dzieci i zresztą narracja jest też tak prowadzona, tak bardzo kawa na ławę, no to no nie polecam. Ja widziałam, włączyłam ten film, żeby nie było, ale no nie polecam, po prostu. Tak czy siak uważam... Przepraszam, tak? Muszę zapytać o rocznik w tym momencie, czy to jest 2022? Tak. No to muszę ci powiedzieć, że pan reżyser Stephen Donnelly ma na swoim koncie tę animację i ma na swoim koncie animację Witamy w Monster High, więc muszę przyznać, że chyba jednak sięgnęłaby po tamtą od reżysera, który zrobił, nie wiem, kurczę, oscarowego Forresta Gumpa, niż człowieka, który dopiero zaczyna swoją przygodę z reżyserką i od razu dostaje od Netflixa budżet. Masz, zrób tu ponadczasową opowieść i zrób ją jak sobie tam chcesz. Nie. Znaczy budżet na pewno widać, no bo to jest musical i te piosenki tam są, animacja jest ładna, kolorowa, ale widać, że jest raz bardzo mocno współcześniona, dwa, no właśnie te teksty. I ja to też oglądałam z napisami, także no. Czy sięganie po filmy młodych reżyserów jest złe? Nie, no jasne, że nie, ale jeśli miałybyśmy wybierać, rozumiem, tak? Gdybyś ty miała wybierać między tą opowieścią wigilijną z Carey'em a tym, to wybrałabyś Carey'a i Zemeckisa. To znaczy, inaczej, ja nie mam naprawdę nic przeciwko młodym reżyserom, bo czy Tarantino, czy Scorsese, czy ktokolwiek inny, kiedyś zaczynał, tak? No, każdy kiedyś zaczynał, tak. Mhm. Mam natomiast problem z tym, że ktoś, kto w sumie nie robił wcześniej żadnej takiej tak naprawdę poważnej animacji, bo Monster High to jest bajka dla dzieci, dla dziewczynek, takich 12 lat, 10 lat, coś takiego, dostaje od Netflixa budżet i dostaje od Netflixa jakby polecenie zrealizowania tak naprawdę ponadczasowej opowieści i robi to w taki sposób, mam wrażenie, żeby było jak najbardziej kontrowersyjnie i trochę tak unowocześnione, żeby tu była kobieta, tu były jakieś takie dziwne teksty, jakby, no nie wiem, no z jednej strony ekranizacje powinny powstawać, tak jak powiedziałyśmy, ale z drugiej strony no też nie może być tak, że weźmiesz sobie jakieś dzieło i po prostu, no nie wiem, unurzasz je w błocie, powiesisz, to wyschnie i powiesz, że to jest sztuka. No to nie jest sztuka, sorry. To znaczy, wiesz co, to, co do tego, że ten duch świąt przeszłych był kobietą, to akurat nie mam z tym, jakby do samej płci nie mam żadnego problemu, tylko raczej to, w jaki sposób to rozwiązano i że tam dorzucono takie seksistowskie teksty, takie bardzo, to w obie strony swoją drogą i takie mocno skupione gdzieś tam na wyglądzie, tak, bo, bo ten duch tam, jak się, ona tam zmieniała sobie postaci, tak, ona się zmieniła w Scrooge'a, chodziła sobie, udawała go, jak się obróciła do lustra, to podbiegła do tego lustra, szybko zmieniła swój wygląd na ten swój i poprawiała włosy i tak tak lepiej. No to nie o tym. Poza tym no, kierujemy coś takiego do dzieci, to może kierujmy coś wartościowego. Wartościowego, no. Zwłaszcza tak. Dla tak młodych dzieci. Mhm. Małych. Wiesz, ja naprawdę nie mam problemu z tym, że to jest kobieta. Jakby niech sobie to będzie kobieta. Tylko to właśnie dało pole do tych wszystkich takich seksistowskiego przeciągania liny może trochę, nie?
A takie mam wrażenie. Poza tym, no też właśnie takie przyjęcie założenia, że skoro ten duch jest kobietą, to on teraz będzie się w lustrze przeglądał, tu będzie włoski, poprawiał tu coś tam. I to znowu jest robienie dokładnie tego, z czym Netflix podobno walczy, czyli wrzucanie dziewczynek w jeden schemat. W schemat typu, ty masz stać przed lustrem i patrzeć, czy dobrze wyglądasz, poprawiać włoski i tak dalej. No, w tym momencie mogłabym powiedzieć bardzo dużo, ale lepiej zamilknę, bo znów powiecie, że jestem kontrowersyjna. Znaczy, no tak. Ja powiem ci tyle, zgadzam się. Ale chciałabym jeszcze sprawdzić, jaką... O matko, postanowiłam sprawdzić, jaką ocenę ten film ma na Rotten Tomatoes. I pierwszy raz... Nie zgadzam się z opinią widzów, a zgadzam się z opinią krytyków, bo krytycy ocenili to na 38% w skali od 0 do 100%, a widzowie 66%, no więc to jest i tak nisko, ale... Jedna krytyczka napisała niemalże niemożliwe do obejrzenia. Zgadzam się z nią. Natomiast tak dla równowagi, animacja z 2009 roku z Jimem Carreyem ma 52% w przypadku krytyków i 58% w przypadku audience, czyli widowni. Widzów. Teraz sprawdziłam sobie jeszcze na Internet Movie Database. No to ten Scrooge Netflixowy ma 6.2 gwiazdek na 10. A zobaczmy, ile ma z Jimem Carreyem na Internet Movie Database. 6.8? Nie wierzę. Z takich polskich portali Netflixowa animacja, czyli ta, której się prawie nie da obejrzeć, ma 5.9 na Filmweb, a ta z Jimem Carreyem ma 7.1. Także to już chyba bardziej oddaje tak niż... Zdecydowanie. No, niż to, co mówiłyśmy wcześniej. No ja ze swojej strony wam serdecznie polecam ten film z Carreyem, serdecznie odradzam ten film Netflixowy, no jednak jesteście wolnymi ludźmi, więc zrobicie jak będziecie chcieli, ale tak czy siak uważam, że opowieść wigilijna niesie za sobą naprawdę ważne przesłanie, żeby jednak pamiętać o relacjach z ludźmi, a nie tylko skupiać się na pieniądzach. Pokazuje, że przeszłość warto zamknąć i pracować nad poprawą swojego charakteru oraz nad poprawą relacji z ludźmi, bo nawet największa fortuna nie sprawi, że będziecie mieli oddanych przyjaciół. Wręcz przeciwnie, dosyć często się okazuje, że jak się ma więcej pieniędzy, to ci przyjaciele są po prostu fałszywymi przyjaciółmi i odejdą tak szybko, jak stracicie pieniądze. A Scrooge, trzeba mu oddać, że naprawdę był samotny i mu to doskwierało, tylko że tak naprawdę on nie wiedział, o co mu chodzi. A duchy wystąpiły tutaj w roli terapeutów, które pomogły Scrooge'owi skonfrontować się ze swoimi emocjami i dostrzec to, co naprawdę istotne w życiu. Także myślę, że to jest też aspekt, który się pomija podczas takiego, rzekłabym, szkolnego omawiania tej lektury, że Scrooge był nieszczęśliwy. Tylko, że on się zamykał za takim murem, właśnie murem. On się chował za tym murem takiej grubej skórności. Nie, wszystko bzdura. Był takim gburem, bo on prawdopodobnie sam nie wiedział, o co mu chodzi. Albo, że cierpiał, ale nie potrafił się z tego jakoś wyswobodzić, być może? Czyli, że Scrooge to taka trochę twarz depresji? Chyba aż tak daleko bym nie szła. Nie nazywałabym tego chyba w ten sposób. Ja bym raczej powiedziała nie tak, bez diagnozy żadnej, medycznej, że po prostu to jest wyolbrzymiony każdy z nas, kto nie potrafi się skonfrontować ze swoimi emocjami. Myślę, że
Myślę, że ujęłaś bardzo, złapałaś w tym momencie bardzo ważny element tego opowiadania, dlatego że w dzisiejszych czasach też mamy taką możliwość, no nie? W sensie możemy sobie po prostu pójść tam, nie wiem, do terapeuty, do psychologa. Masz świadomość, że my po raz trzeci odcinek pod rząd wysyłamy ludzi do terapeuty? Tak, natomiast myślę, że to nie jest złe. Słuchaj, to nie jest złe, bo trzeba w końcu odczarować ten stereotyp, że no, w szpitalach psychiatrycznych to ludzie w ogóle, nie wiem, biegają tyłem i po ścianach i na suficie siedzą i im się takie macki wysuwają i nie wiadomo co jeszcze, jakby to są wszystko normalni ludzie. Tak, a że do psychologa chodzą tylko szajbusi, nie? Że wariaci tylko, no nie chodzą. No tak. W sensie chodzi o to, że terapeuta to jest normalny człowiek i nie ma w tym nic wstydliwego i też faktycznie no, powinniśmy to odczarowywać i dla nas, dla mnie i dla ciebie, Monia, to jest zupełnie, zupełnie normalne i myślę, że tę narrację będziemy utrzymywać, ale po prostu nie mogłam sobie odmówić powiedzenia tego. Nie no, jak najbardziej. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś przy okazji świąt znajdzie was taka refleksja, że może ja też jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, może przydałyby mi się takie duchy, niekoniecznie musi to być powiązane ze skłamstwem, to może warto poszukać, czy gdzieś tam w okolicy za jedyne tyle i tyle, albo może nawet i nie, może na NFZ znajduje się jakiś człowiek, z którym po prostu można porozmawiać, nie? Tak, i to wcale nie musi oznaczać niczego. To, no. To oznacza tyle, że potrzebujecie porozmawiać i jakoś się potrzebujecie pomocy z tym, żeby się skonfrontować ze swoimi emocjami. Tyle. Tylko tyle. I aż tyle. Mhm. Dobrze, Monia, to tym optymistycznym akcentem myślę, że ja mogę zakończyć swoją część, tylko daj mi znać, czy masz do mnie jeszcze jakieś pytania. Myślę, że chyba nie mam żadnych pytań. A może jedynie, czy jakieś filmy są? Takie w sensie, że jeżeli ktoś może wolałby live action na przykład, to czy widziałaś, że są jakieś takie filmy, po prostu nie animacje, z opowieści wigilijnej? Widziałam ten z lat 80. No i? To znaczy, widziałam po prostu, że jest. Nie oglądałam. O! W ten sposób. Aha, okay. Doprecyzuję. Widziałam, że jest, natomiast go nie oglądałam. Ale zaraz sprawdzę, gdzie można go obejrzeć, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał ten film obejrzeć. Takie właśnie w konwencji normalnego filmu, a nie animacji. Już wam mówię. No niestety jest to na takiej platformie, która się nazywa Katoflix, do wypożyczenia. Natomiast jest to opowieść wigilijna w reżyserii Rogera O'Hearsona i Clive'a Donnera. Gdyby ktoś z was chciał się zapoznać, myślę, że na naszym fanpage'u pojawi się plakat tego filmu też, żeby było sprawiedliwie. Gdyby ktoś z was chciał obejrzeć, żebyście mogli sobie wyszukać po prostu ten film. No a jeśli wy, drodzy słuchacze, macie do mnie jakieś pytania, no to serdecznie was zapraszam do zadawania tych pytań w komentarzach, czy to na naszym fanpage'u, czy na YouTubie. Będzie mi bardzo miło, żeby wam odpowiedzieć. Dobra. Tak, jeszcze na Spotify, nie wiem, czy to jest konkretnie po obejrzeniu odcinka, czy też... No, jest ankieta. Tak, to można po prostu napisać jakby, co się sądzi na temat odcinka, ale tam również możecie, no nie wiem, no, może zadać jakieś pytanie, ale raczej no możecie po prostu dać nam znać, co sądzicie o odcinku, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało. Jak się wam nie podobało, no to oczywiście też chętnie przyjmiemy rady, co możemy zrobić lepiej. Żeby... Uwagi, tak. A na YouTubie tak. Też zawsze jest łapeczka w dół. Jest dostępna. Tak, ale ja jednak polecam tą obok. No tak, ale no, jeśli komuś się nie podoba, to poprosimy o komentarz dlaczego. O. Tak,
Tak, jak najbardziej. Wolny kraj, możecie wybrać co chcecie. Pewnie. No dobrze. No to w takim razie ja już zamieniam się w słuch i oddaję ci, Monia, mikrofon. Łap, rzucam. Dzięki, złapałam. W porządku. Przejdźmy zatem do filmu, o którym myślę, że już każdy z was przynajmniej raz słyszał. Jeżeli nie widział, jeżeli nie było to naprawdę wiele razy, no, o powieści wigilijnej mogliście gdzieś tam słyszeć, mogła gdzieś się przewinąć w szkole, natomiast no, tego filmu się nie da przegapić. Po prostu się nie da. To jest taki typowy element świąt. Ale przejdźmy do omówienia. Czy zdarzyło wam się kiedyś spędzać święta w towarzystwie mniej lubianych członków rodziny? Jacyś tam, wiecie, irytujący kuzyni, ciocie, które tak ściskają za policzki, jak ty urosłeś? A może dziadkowie, którzy tam pytają, masz tam jakąś panienkę, masz jakiegoś kawalera? A jeśli tak, to z bohaterem tej opowieści macie naprawdę dużo wspólnego, no a przynajmniej tak z początku się może wydawać. Ten film to jest prawdziwy symbol lat 90., zresztą 2000 również. Nieodłącznie związany, zwłaszcza z polskimi świętami, popularniejszy nawet od karpia. Wiecie już, o kim mowa? Tak, chodzi oczywiście o Kevina. Przygody blond włosego łobuza, czyli Kevina McAllistera, towarzyszą nam już od 28 lat. Aż ciężko w to uwierzyć, ale tak jest. A dokładnie tyle czasu minęło od pierwszej emisji filmu Kevin sam w domu w polskiej telewizji. Choć obecnie film ten kojarzony jest głównie z kanałem Polsat, to swój debiut zaliczył w TVP1. Szok, ale tak było. Dokładniej było to w Boże Narodzenie 1995 roku o godzinie 20:10. Sam film jest jednak trochę starszy, ponieważ pokochana przez polskich widzów historia małego, słodkiego chłopczyka obchodziła w tym roku swoje, że tak powiem, jezusowe urodziny, czyli 33. Dokładnie 33 lata temu, w 1990 roku, do kin wkroczył kultowy Kevin. I to było w kinach w Stanach. Co do polskich nie jestem do końca pewna, ale chyba było to rok później. A dzisiaj opowiem wam troszeczkę o tym filmie. No wiadomo, nie będę się bardzo wgłębiać w fabułę. Więcej będzie natomiast ciekawostek związanych z tą produkcją, no i też co nieco o twórcach. Tak jak już wspomniałam, przygotowując się do tego odcinka, sądziłam, że raczej nie będę wam streszczać fabuły, no bo umówmy się, chyba nie ma w Polsce człowieka, który tego filmu przynajmniej raz nie widział. No ale w razie, gdyby któryś z naszych słuchaczy gdzieś tam naprawdę żył pod kamieniem, nigdy nie poznał tej produkcji, chciałbym sobie odświeżyć, no to troszeczkę wam opowiem, ale raczej nie za dużo. Jak już wspomniałam, bohaterem filmu jest Kevin McAllister i to jest 8-latek, taka słodka buźka, blond włoski, taki wygląd cherubinka. A chociaż Kevin wygląda jak aniołek, no to zdecydowanie aniołkiem nie jest. Kłóci się zarówno z rodzicami i rodzeństwem, jak też i kuzynostwem, wujkiem, ciocią, którzy tam przyjechali z okazji świąt. Oglądając ten film po latach, muszę jednak stwierdzić, że na jego miejscu też bym była nieźle wkurzona, a zwłaszcza jakby ktoś zjadł moją ukochaną pizzę. Bo w pewnym momencie pojawia się właśnie taki motyw, że przyjeżdża 10 opakowań pizzy, w ogóle ogromna ilość, zachwycająca, chętnie bym tam pojechała dla samej tej pizzy. Okazuje się, że jedna była zamówiona specjalnie dla niego i na złość to chyba to był brat Buzz, który po prostu mu tą pizzę zjadł. No jakby umówmy się, są granice, których się nie przekracza i to jest właśnie ta granica. W samym domu McAllisterów panuje naprawdę potężny chaos. Rodzice Kevina, jego rodzeństwo, kuzynki, ciocia, wujek, no i oczywiście on sam. Chociaż, nie uprzedzajmy faktów, ale na razie miało być tak, że miał też. Mają następnego dnia lecieć do Paryża. Zostali tam zaproszeni przez osoby z rodziny, no i mają tam po prostu spędzić święta. Jednak w wyniku nieszczęśliwego splotu zdarzeń następuje awaria prądu,
Okazuje się, że rodzice Kevina mieli tylko ten budzik taki elektroniczny. Nie mieli takiego zwykłego tam na korbkę czy coś. Telefonów też nie mieli, żeby sobie ustawić budzik w telefonie. No i okazuje się, że wszyscy się budzą i są już spóźnieni. A budzą ich ludzie, którzy zapewniają transport na lotnisko. Więc skoro oni już przyjechali, to musi być naprawdę, naprawdę mocne spóźnienie. W całym tym chaosie rodzice, no i w sumie wszyscy tak naprawdę, zapominają obudzić Kevina, który został poprzedniego dnia odesłany do łóżka sam i po prostu sobie odjeżdżają na lotnisko. Chłopiec budzi się i orientuje się, że jest w domu zupełnie sam. W tym miejscu muszę oczywiście zapytać, czy zdarzyło wam się kiedyś zapomnieć o czymś równie ważnym? Albo może inaczej, o jakiej rzeczy dużego kalibru zdarzyło wam się zapomnieć? Miśka, masz coś takiego? Może chcesz się podzielić? Wiesz co, ja to, co powiedziałaś, że są spóźnieni, że zapomnieli, to brzmi jak całe moje życie. Ja regularnie zapominam różnych rzeczy, natomiast staram się jednak nie zapominać o takich rzeczach bardzo istotnych, to znaczy ja już siebie znam i po prostu sobie to przygotowuję gdzieś tam wcześniej. Także o tak ważnej rzeczy nie zapomniałam. Nawet nie ja. Nawet ja nie zapomniałam o tak ważnej rzeczy, ale mi się coś przypomina, że oni chyba jak się pakowali do tego transportu, to tam liczyli głowy i ktoś się tam chyba dwa razy przewinął. Nie dwa razy się przewinął, tylko był tam taki wścibski sąsiad mały, który tam po prostu usiadł z tym panem, który prowadził ten transport na lotnisko, tego vana, i tam go zaczął wypytywać i cały czas męczył bułę temu gościowi. On był po prostu odwrócony tyłem i jeszcze stał w vanie, więc został policzony jako Kevin. A dlaczego nikt się nie kapnął na lotnisku, to zaraz też o tym opowiem trochę dalej. A co do zapominania, to muszę się z wami podzielić po prostu moją ukochaną historią. Historią z autobusem. I to jest moja prywatna historia. Możecie się śmiać, jak najbardziej. Kiedyś pracowałam w takim miejscu, które powiedzmy nie do końca spełniało moje standardy. Coś jak praca u Scrooge'a. I pewnego dnia po prostu dostałam zielone światło, że tam mogłam się zwolnić. Więc to zrobiłam, odeszłam z tej pracy, no i jadąc autobusem do domu, to jeszcze było w Krakowie, tam siedzę sobie na telefonie i piszę wszystkim znajomym, że juhu, super, udało mi się w końcu odejść z tej pracy, wiecie, 5 konwersacji naraz, a w pełni zaaferowana, siedzę, piszę. W pewnym momencie przychodzi mi do głowy, coś miałam zrobić, o czymś zapomniałam, ale nie mam pojęcia o czym. No ale to tak... Myślę sobie, kurczę, no jak będę tak myśleć intensywnie, to mi się nie przypomni. Więc może po prostu olejmy to na razie. Jak to jest coś ważnego, to i tak przyjdzie prędzej czy później. No i tak sobie jadę, klepię. To jest ważne, że ja cały czas patrzyłam w telefon, więc no tak naprawdę nie obserwowałam, że tak powiem, tego, co się działo za oknem. I w momencie, kiedy dojechałam na pętlę, pętla jest koło Ikei, kto jest z Krakowa, ten wie. W momencie, kiedy zobaczyłam ten wielki napis IKEA, to zorientowałam się, że zapomniałam wysiąść na swoim przystanku. Także z rzeczy, które można zapomnieć, można zapomnieć wysiąść na przykład. To w sumie mi się przypomniało, że ja kiedyś jechałam na do pracy też. Miałam taki epizod, że w trakcie, przed świętami, w okresie przedświątecznym pracowałam jako hostessa. I zapomniałam na śmierć wydrukować jakiegoś dokumentu do tej pracy. I już oczywiście wyruszyłam w miasto. Więc to był chyba taki dokument, który musieli mi podpisać, żeby agencja mi zapłaciła, czy coś takiego. Także no, potem tak głupio musiałam prosić tam, żeby mi wydrukowali. Nie ma to jak przygotowany pracownik w ogóle przyszedł. Tak. Ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że raz zapłacili mi, dwa, ta praca okazała się zupełnie inna niż mi mówili, bo miałam pakować prezenty, a okazało się, że chodziłam z cukierkami
przez bite 8 godzin po centrum handlowym i zapraszałam na wyspę, więc nawet nie miałam gdzie odpocząć. Także tak. Taka tam historia. No, czyli w sumie tam jedną kartkę papieru to ci mogli podarować. No mogli. No. I podarowali swoją drogą. No i bardzo dobrze. Jakby wiesz co, nie ma co się dawać wyzyskiwać Scrooge'om tego świata. Okej. Wróćmy zatem do Kevina. Tak jak powiedziałam, chłopiec zostaje w domu sam. Rodzice o nim zapomnieli. Tak jak powiedziałaś też ty, troszkę przez błąd w liczeniu, a troszkę przez coś innego. Do tego zaraz dojdziemy. Tutaj już następuje, myślę, że znana wam wszystkim sekwencja, czyli najpierw jest ta euforia, jest ta radość, że uhu, zostałem sam, tam mogę, nie wiem, zamówić sobie pizzę, oglądać filmy i tak dalej. A później jest trochę strachu, między innymi kiedy widzi swojego sąsiada, a kiedy rozpoznaje też gościa, który poprzedniego dnia był w jego domu w takim jakby mundurze policjanta. Poznaje go po złotym zębie. No a później go widzi w takim typowym wanie do porywania dzieci, jak ja to nazywam. No więc domyśla się, że coś tu trochę chyba nie gra. Jest też trochę odwagi, takiej dziecięcej, takiego wiecie, że to jest mój dom, ja go będę chronić. I w ogóle nie wpuszczę tu nikogo, bo jestem teraz najważniejszym i w sumie jedynym mężczyzną w tym domu. Więc muszę go troszkę chronić. Pod koniec mamy też trochę ckliwości, wiadomo, no to jest film familijny, to jest film świąteczny, więc musi być ckliwie. Równolegle w trakcie fabuły tak naprawdę obserwujemy trzy scenariusze, czy tam trzy drogi. Pierwszy to jest mama Kevina, która próbuje wrócić z Paryża do Chicago w święta. Jeżeli ktoś z was kiedyś, nie wiem, podróżował czy to kolejami, czy to autobusem, czy to samolotem, czy czymkolwiek w trakcie świąt, w okolicach świąt, to możecie się domyślić, jak bardzo łatwe jest to zadanie. Bardzo niełatwe, bardziej bym powiedziała. Mission Impossible. Tak. Już samo kupno biletów z wyprzedzeniem. Ty to teraz przechodzisz, nie? Tak, już samo kupno biletów z wyprzedzeniem na kolej. To było na zasadzie, dobra, kupuję jakikolwiek, bo zaraz nie będzie po odświeżeniu strony, także. No a z samolotem, no to raczej sobie nie postoi, tak, no bo w pociągu to sobie możesz jeszcze postać, chociaż no ja szukałam tak, żeby nie stać, bo weź stój przez 5 godzin, ale no tak. Ona w samolocie by sobie nie postała. No zdecydowanie, jakby wiesz co, no. A po 2001 roku to jednak te przepisy się bardzo zaostrzyły i myślę, że miałaby. No ale to ono to było jeszcze przed, no przecież. Tak, no tak, ale to i no tak, tak miała problem. Ale i tak miałaby problem, no. W sumie to tak. No to nie jest autobus, że tak sobie możesz stać. No po prostu to jest i start, i lądowanie. To są dość twarde manewry, tak? Dość niebezpieczne. Więc tak, to jest jakby pierwszy scenariusz, który my obserwujemy. Czyli to jest ta mama Kevina, która próbuje wrócić z Paryża do Chicago. A drugi jakby pułap filmu, to są ci włamywacze, którzy tam upatrzyli sobie to konkretne sąsiedztwo, że tak powiem, czy tą ulicę, gdzie są po prostu no takie bardziej domy, bardziej trochę willowe, trochę większe. Widać, że tam są ludzie, którzy raczej mają pieniądze. No i tam właśnie jeden z tych włamywaczy, Harry, o ile dobrze pamiętam, czyli ten ze złotym zębem, poprzedniego dnia zrobił właśnie rekonesans, przebierając się w strój tego policjanta. Chodził po prostu po domach w tym sąsiedztwie, na tej ulicy i tam wypytywał, a co będziecie robić, a gdzie będziecie jechać, bo ja jestem policjantem, bo my tu będziemy zapewniać bezpieczeństwo, bla bla bla, bla bla bla. Typowa śpiewka, no włamywaczy, tak. Więc obserwujemy ich, obserwujemy też, że jeden z nich ma taki dość ciekawy, nietypowy pomysł na zostawianie swojej wizytówki, czyli zatyka wszystkie krany w domu, w sensie z lewy, tam wpycha coś do środka i odkręca wodę. I w ten sposób po prostu zalewają te domy, które zostały obrabowane. On twierdzi, że to jest taka ich wizytówka. No to jest trochę głupie, ale no to jest komedia, więc w sumie nie spodziewam się tu jakichś takich super mądrych rzeczy ze strony ludzi, którzy mają z założenia dostać po prostu wciry od tego młodego. Trzecim pułapem, który w sumie obserwujemy w tym filmie, trzecią historią,
No to jest historia samego tego chłopczyka, czyli Kevina, który tak, on jest sprytny, on ma dużo pomysłów, on robi te wszystkie podstępy, te pułapki, to jest naprawdę fajne. Natomiast nie można zapominać, że to jest ciągle tylko 8-letni chłopiec, który jest po prostu pozostawiony sam sobie. I tak się zastanawiałam, co ja bym zrobiła, gdybym miała 8 lat. No to już wiecie, 20 lat temu. Ale co ja bym zrobiła, gdybym miała 8 lat i została sama w domu i wiedziała, że ktoś tam czyha na tam moje jakieś dobra? I wiedziałabym, że ten człowiek się przebiera za policjanta. I powiem wam szczerze, że nie wiem. Miśka, jakieś pomysły? Nie wiem, co bym zrobiła. To 18 lat temu. Też nie wiem. No ja jestem generalnie człowiekiem bojaźliwym, więc pewnie bym się zabarykadowała w domu. Ale no na pewno to uczucie takiego bycia obserwowaną, takiego potrzasku trochę i tego, że nie miałabym się do kogo zwrócić, to no nieprzyjemne bardzo. Nie wiem, co bym zrobiła. Nie, czy byłabym tak pomysłowa jak Kevin? Pewnie nie. Pewnie na pewno nie. Myślę, że ciężko byłoby być tak pomysłowym jak on. Natomiast co do tego właśnie zwrócenia się do kogoś, to trzeba właśnie pamiętać o tym, że sąsiedzi z tej całej ulicy, tam jego koledzy między innymi, oni wszyscy po prostu powyjeżdżali gdzieś tam na święta, więc nawet gdyby chciał się do kogoś zwrócić, to nie bardzo miał do kogo. No nie wiem, no 8-letnie dziecko gdzieś tam pałętające się po jakimś mieście czy miasteczku, no to raczej też nie bardzo. No, ale oczywiście to jest film familijny, to jest komedia, to są święta, więc wszystko kończy się dobrze. Mamy trochę wzruszenia, mamy trochę takiego moralizatorskiego tonu, oczywiście. Mamy też zwycięstwo dobra nad złem. No wiecie, no mogłoby się wydawać idealny film świąteczny, prawda? No ale jednak kurczę nie. To znaczy tak, powiem wam tak. Kevin sam w domu ma swoich zwolenników i przeciwników. W naszym kraju jest po prostu jakimś ukochanym filmem wigilijno-bożonarodzeniowym. I powiem wam tak, do jakiego stopnia jest ulubiony. Kiedy w 2010 roku Polsat chciał zrezygnować z emisji Kevina w okresie świątecznym, to doskonale pamiętam. Tak. To ponad 90 tysięcy osób na fanpage'u Polsat zabił święta, w tym roku Kevina nie będzie, wyraziło swoje oburzenie z tego powodu. Byłam wśród tych osób dla tak, beki. Na Facebooku. Tak. A pomyślcie sobie o ludziach, którzy nie mają Facebooka, na przykład wasze babcie. No to też są ludzie, którzy jakby są targetem tego filmu, nie? Oczywiście pod naporem tylu próśb włodarze Polsatu musieli się ugiąć, no a fani dostali oczywiście swoją roczną dawkę Kevina, bo to trzeba dozować przynajmniej raz w roku. W tym roku również obejrzycie ten film. Mówimy tu o roku 2023, to dla wszystkich ludzi z przyszłości. Pozdrawiam przyszłość, jakbyście to oglądali później. Więc w 2023 roku możecie obejrzeć sobie ten film w Wigilię o 20:00 albo w Boże Narodzenie o 16:30. Oczywiście na Polsacie, czyli tak jak zawsze. Jeśli chcecie sobie obejrzeć ten film tak po prostu, to na Disney Plus. Tak. W stronie głównej. Wczoraj włączyłam, bo wczoraj, czyli dzień przed nagraniem, oglądałam sobie właśnie opowieść wigilijną. Odpalam apkę jako osoba, która telewizji nie ma. Właśnie to do wszystkich, którzy telewizji nie mają, ale to jakoś tak z sentymentu chcieliby sobie tego Kevina obejrzeć, to na VOD jest obecny. Wiedzcie, że będzie na głównej stronie. Tak. Wiesz co, no teraz mamy też taki czas, że trochę się nie dziwię, że jest na głównej stronie, więc no przypadek nie sądzę. No i tak, fakty mamy już ustalone, tak? Wiemy, że wszyscy lubią Kevina, a może raczej nie wszyscy, ale bardzo wielu ludzi lubi Kevina. Wiemy, gdzie go obejrzeć, ale zanim przejdziemy do Kevino ciekawostek, to właśnie chciałam cię spytać, Misia, co ty w ogóle sądzisz o tym filmie?
A tutaj będzie moje ulubione pytanie, czyli pytanie z wkładką, żurek z wkładką. Czy uważasz, że Kevin Sam w domu to jest taka raczej ciepła, familijna komedyjka o takim zabawnym dzieciaku? Czy jest to jakiś w pewien sposób jakiś szkodliwy społecznie film? Czy jest on jakiś trochę mroczny? Jak ty go widzisz? Dobre pytanie. Jako dorosła kobieta, która gdzieś tam, znaczy dorosła, no powiedzmy, jako człowiek, który żyje samodzielnie, o, w ten sposób. Jako człowiek, który żyje samodzielnie, to pierwsze, co mi się kojarzy z tym filmem, jeszcze tak zanim powiem, co sądzę o tym filmie, to kojarzyły mi się zabawne sceny i zwłaszcza pierwszą część tego filmu lubię, jakby pierwszą połowę, bo potem już mnie zaczyna nudzić. Natomiast czy jest to taka niewinna komedyjka? Wydaje mi się, że no na pewno jest taką trochę przestrogą przed tym, żeby jednak dokładnie sprawdzać, czy się zabrało swoje dziecko. Przy okazji też dokładnie sprawdzać, kogo się wpuszcza do domu. Sławetna skądinąd metoda na wnuczka, na policjanta. No, to nie działa. To znaczy, to są Stany Zjednoczone, no ale mimo wszystko policjant tak oby sobie nie wbił do was do domu i nie powiedziałby, no, my będziemy tu zapewniać bezpieczeństwo. Więc też uważajcie na to, kogo wpuszczacie do domu ogólnie i też przywiązujcie sporą wagę do tego. To jest twoja teza, więc ja tak sądzę, że masz tutaj coś mrocznego o tym filmie. To dawaj. No, dla mnie to jest przede wszystkim film, który przeżarł mi się ileś tam lat temu. I w sumie to nie był też film, który by mi zaprzątał jakąś głowę specjalnie. Moja reakcja wczoraj, kiedy włączyłam tą apkę VOD, to było, o Boże, nie wierzę, Kevin. Znowu Kevin, tak. Natomiast wydaje mi się, że może być faktycznie coś mrocznego w tym filmie, więc nie trzymaj mnie dłużej w niepewności, nas, bo nie tylko ja ciebie słucham. Tak. I dawaj. Oczywiście, kochani słuchacze, też zostawcie swoją opinię na temat tego filmu. Napiszcie, co sądzicie, czy uważacie, że on jest fajny, familijny, taki super, czy raczej jest taki troszeczkę mroczniejszy. Co do mojej opinii, może nie chodzi tyle o samą mroczność, ale jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że my już ten film znamy, on gdzieś tam leci w tle pomiędzy karpiem a pierogami i barszczem, więc no tak nie patrzymy może do końca stricte na ten film, tylko tam gdzieś sobie powtarzamy najbardziej znane teksty. Natomiast jak go sobie tak wczoraj odpaliłam na spokojnie, to było w ogóle moje zadanie, które myślałam, że polegnę, ale nie poległam, bo miałam obejrzeć Kevina nieironicznie. I powiem wam, że te pierwsze sceny, gdzie my widzimy tych jego rodziców, tą jego rodzinę, to jak go traktują, to naprawdę mi się zrobiło przykro. W sensie, mówię, my się tak nie wgryzamy w tą fabułę, tak jak ja wczoraj sobie usiadłam faktycznie 100% fokusu, 100% skupienia na ten film, ale jak sobie tak zobaczymy, no to tak, Kevin jest traktowany jak takie, kurczę, piąte koło u wozu, przychodzi 10 kartoników pizzy, a mimo to jego brat, który jest złośliwy, po prostu zjada mu tą jego ulubioną pizzę, jedyną jaką on lubi, a chamskie. Jeszcze później tam udaje, że zaczyna wymiotować, więc Kevin go odpycha, ten brat rozlewa jakieś napoje i bura za to dostaje się Kevinowi. I na niego wszyscy wsiadają, że no, ty jesteś taki wredny gówniarz i tak dalej. I to on zostaje odesłany do pokoju na górę. I jeszcze mu mówią, że będziesz w ogóle spał ze swoim kuzynem, który siusiał w łóżko. Jakby co za chamstwo, nie? Znaczy, powiem wam tak, może taki był cel reżysera, natomiast jakbym ja miała taką rodzinę, to ja też bym chciała, żeby oni zniknęli. Więc no, to jest takie moje spostrzeżenie, że... A to jak teraz o tym powiedziałaś, przepraszam, no, że ci się wetnę, to też mi się rzuciło. Mhm.
że właśnie jego tam obarczają tym i ten jego wstrętny brat, który swoją drogą nawet tak specjalnie dobrali takiego aktora, tak, żeby żeby już było widać, no to faktycznie no to było nie fair, najzwyczajniej w świecie i tak trochę smutno i nagle się okazało, że Kevin to nie jest takie popychadło byle jakie, tylko że trochę sobie mam wrażenie, jego rodzina uświadomiła, że jednak bez niego to nie to samo. Myślę, że nie do końca sobie też uświadomili, bo też mnie uderzyła z kolei inna scena, ale to później troszeczkę, już w trakcie fabuły, że ta jego matka miała ten moment olśnienia w tym samolocie, że tam krzyknęła Kevin, to macie zresztą wcześniej wklejone, dokładnie ten moment. I ona później wypowiada słowa, jaką jestem matką, że zapomniałam o swoim dziecku, ale przepraszam, ja może jestem skrzywiona troszeczkę przez to, że interesuję się psychologią, natomiast gdzie tu jest pomyślenie o samym Kevinie? Jaką ja jestem matką? Jakby nie. Co się dzieje w tym momencie z moim biednym dzieckiem, a nie jaką ja jestem matką? No Jesus. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to jest taka chyba taki... Chociaż nie. Bo tak sobie pomyślałam, że może to jest taka realna reakcja. Co ze mnie za matka, że go zostawiłam? Ale z drugiej strony no co... Jak on sobie teraz poradzi? No tak, realną reakcją byłoby to, że pierwsze o czym myślę, to Orety tam zostawiłam moje dziecko, jak on sobie poradzi właśnie, czy nic mu się nie stanie, tak? No on ma 8 lat. W sensie Macaulay Culkin miał wtedy 9, później 10 przy nagrywaniu, no. Ale no grał 8-latka, więc... No tak. No nie wiem, no później jest jakaś tam reakcja, że wiadomo, dzwonią do sąsiadów, dzwonią na policję, bla, bla, bla. I w ogóle to jest najlepsze, że ta mama decyduje się zostać na lotnisku i wracać najszybciej jak się da, a ojciec robi takie, okej, narka. I w ogóle jedzie z tą resztą dzieci gdzieś tam do hotelu. To jest w ogóle mistrzostwo, że tylko ona się tak jakoś przejęła straszliwie. No, tak, ale to też jest strasznie smutne, bo to też wrzuca trochę tych facetów w taką, znowu to jest wrzucanie w pewną rolę i w takie, że facet to jest ten, co ma zarabiać i w sumie dawać ochrzan dzieciakom, jak coś zrobią, a tak to się nie interesuje. No, i to jest krzywdzące moim zdaniem. Bardzo krzywdzące. Bardzo, no. Peter McAllister został tutaj pokazany dość słabo. Tak. Skoro już ja wypowiedziałam swoją opinię, ty wypowiedziałaś swoją, no to przejdźmy do samych ciekawostek. Pierwsza ciekawostka jest związana z samym powstaniem filmu, do którego mogło nie dojść w ogóle. A pierwotnie zaplanowane 10 milionów budżetu, oczywiście dolarów, okazało się być zbyt małą kwotą, żeby ukończyć realizację Kevina. Na szczęście produkcja przeszła z rąk Warner Bros. Do 20th Century Fox, którzy zgodzili się wyłożyć 18 milionów dolarów. Niektóre sceny i tak zostały wycięte, bo ten budżet również mógłby zostać przekroczony, natomiast no finalnie film udało się ukończyć. Pomysłodawcą i zarazem autorem scenariusza do filmu był John Hughes, czyli pan, który jest odpowiedzialny za napisanie scenariuszy do 101 Dalmatyńczyków, Klub Winowajców, Denis Rozrabiaka, czy też do filmu Beethoven. I tutaj chodzi oczywiście o film o tym dużym psiaku, tym Bernardynie. Nie chodzi o żaden tam o muzyku, absolutnie nie. I tak, skąd pojawił się u pana Johna pomysł na Kevina? Tak na to pytanie odpowiedział sam zainteresowany. Wyjeżdżałem na wakacje i robiłem listę rzeczy, których nie chciałem zapomnieć. Pomyślałem też sobie, no cóż, lepiej, żebym nie zapomniał o moich dzieciach. Potem pomyślałem, a co by było, gdybym zostawił mojego 10-letniego syna w domu? Co by zrobił? No, myślę, że no, dość zasadne pytanie i myślę, że przy okazji tych corocznych tematów, gdzie tam się trąbi na prawo i lewo, że sprawdzajcie, czy wyciągnęliście dzieci z fotelików z tyłu w samochodzie,
no to myślę, że mogło się gdzieś tam też pojawić, że o, co by było, gdybym zostawił moje dziecko w domu na święta, bo w sumie to taki rozgardiasz. No kiedyś też może było więcej tych dzieci, a były tam rodziny 4-6-dzietne, że tak powiem, więc może było trochę łatwiej, chociaż i tak sobie nie wyobrażam. No ale z drugiej strony ja zapomniałam wysiąść, więc będę sobie sama dokopywać tym. Tak zamieszam. W kolejnej nie masz dla siebie litości. Tak, a poza jak tym najbardziej. Weźmy też pod uwagę, że nie było wtedy telefonów komórkowych, a internet, no chociażby w Stanach, nie był wtedy jeszcze tak popularny. To prawda. To znaczy on chyba dopiero raczkował dosłownie. W latach 90. raczkował, tak. Tak, no więc nawet w Stanach, więc no tutaj no mamy ten, gdyby został w domu, no to telefon stacjonarny, ale z drugiej strony ja sobie też tak myślałam, dlaczego do mamy nie zadzwonił po chwili, przecież ona nie miała komórki. To do kogo miał dzwonić? No tak, no co, do Paryża miał zadzwonić? No właśnie. No. No i tak, w kolejnej ciekawostce nadal pozostajemy w obrębie scenariusza. I tutaj będzie to, o czym wspominałam wam już wcześniej, ponieważ pana Marleya, czyli starszego pana, który jest sąsiadem Kevina, nie było w pierwotnej wersji scenariusza. Ta postać została dodana dopiero później. Po tym, jak wysłuchaliśmy streszczenia opowieści wigilijnej od Miśki, to jakoś wciąż nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ta postać tego staruszka miała się odnosić właśnie do tego dickensowskiego opowiadania. A tam również występuje Marley, tam jest to Jacob Marley, tutaj imienia nie mamy podanego, chociaż chyba jest to właśnie pan Marley, w sensie to jest imię, nie jestem pewna teraz. I tam również ten duch przestrzega przed czymś bohatera, staruszek również przestrzegał Kevina. No i też początkowo budzi w nim grozę. Duch też na początku przestraszył Scrooge'a, staruszek również na początku straszył Kevina. Natomiast później po tej rozmowie w kościele, takiej słynnej, okazało się, że nie taki wilk zły, jak go malują. No i no to tak naprawdę zostawiam wam jako taką luźną ciekawostkę, tak do przemyślenia. Możecie dać znać, co o tym sądzicie, czy ten Marley miał być trochę inspirowany tamtym Marleyem, czy jednak może nie do końca. A my lecimy do następnej ciekawostki. Tutaj skupimy się na powiązaniu trochę sztuki filmowej i malarskiej, ponieważ jeśli mieliście kiedyś okazję rzucić okiem na oryginalny plakat Kevina, to może zauważyliście nawiązanie do pewnego popularnego obrazu. A jeśli nigdy nie widzieliście tego plakatu, to zajrzyjcie na naszego Facebooka. Tam wam wrzuciłam oryginał, oczywiście dla chętnych. Można sobie też wejść na przykład na Filmweb i tam również zobaczyć plakaty. A obrazem, który posłużył jako inspirację do stworzenia plakatu, jest oczywiście Krzyk Edwarda Muncha. I teraz muszę wrzucić ten żart, przepraszam, ale muszę. Niedawno widziałam mema, gdzie ktoś pisał, że co jeżeli to tak naprawdę nie jest krzycząca postać, tylko po prostu ten autor tego obrazu nie potrafił namalować Cockle Spaniela dobrze. I od tamtej pory jak myślę ten obraz, to widzę Cockle Spaniela. Ja też, to jest straszne. Tak, to jest tak jak nie myśl o niebieskim niedźwiedziu, nie? To jest dokładnie ten sam motyw. To samo ujęcie Macaulaya Culkina możecie znaleźć na okładce książki o tytule Home Alone, czyli tak jak oryginalna angielska wersja filmowa. Tak, dobrze słyszycie? Powstała książka, która bazuje na scenariuszu Johna Hughesa i została ona spisana przez Todda Strassera. Z tej pozycji możemy się dowiedzieć... Ale tam. Ja mam tylko pytanie, po co? No? Szczerze, nie wiem. Naprawdę nie wiem, ale myślę, że chodziło tutaj o trochę uściślenie tych detali. Takich podpowiedzi, które gdzieś widzimy w filmie. Bo na przykład z tej książki możemy się dowiedzieć, że mama Kevina była projektantką mody. A jeżeli się przyjrzycie scenie, gdzie Kevin tam jest w piwnicy, nie pamiętam, czy on już tam biegnie, czy on tam robił pranie, któraś z tych scen, to możecie właśnie zauważyć, tam jest maszyna do szycia, są tam jakieś manekiny.
Więc może to było po prostu, miało na celu takie uściślenie trochę tego wszystkiego, zebranie tego zusammen. No i też wyjaśnienie największej zagadki internetu, czyli skąd rodzice Kevina mieli tyle kasy, żeby utrzymać taką gromadę dzieci, taki dom, jeszcze wylecieć sobie do Paryża, tak o, tak po prostu. I tutaj jest to trochę wyjaśnione, bo jeżeli faktycznie jego mama była projektantką mody, o ojcu jest tylko powiedziane, że odnosił sukcesy w biznesie, jakikolwiek to biznes był, no to faktycznie to trochę wyjaśnia, skąd na to pieniążki były, na tego Passata nowego. Tak, z książki możemy się jeszcze dowiedzieć, że widoczny w kilku momentach filmu pajączek ma na imię Axel. I to jest A-X-L. Czyli tak jakby Axel, tylko bez E. No, tak się nazywał po prostu. I tutaj muszę bardzo serdecznie pozdrowić naszego montażystę, a twojego narzeczonego, ponieważ dzięki jego uprzejmości mogę się z wami podzielić też ciekawostką odnośnie samego pajączka. Wszędzie pojawia się informacja, że to jest tarantula, natomiast ja się dowiedziałam, że to jest ptasznik. I widoczny na ekranie ten słodki ptasznik jest osobnikiem dość młodym. W takim ludzkim nazewnictwie można by go określić mianem nastolatka. Czyli jeszcze nie dorosły, ale już nie taki całkiem baby pajączek. Najprawdopodobniej jest to odmiana Grammostola rosea. Jeśli uważacie inaczej, jeżeli widzieliście tego pająka, twierdzicie, że to jest inna odmiana, czy tam rasa, nie wiem jak się mówi przy pająkach. Gatunek. Oczywiście gatunek. No to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Natomiast ja dostałam takie info. To ja to jeszcze doprecyzuję. Wszędzie widziałaś, że to jest tarantula, czyli czytałaś na anglojęzycznych stronach, czy na polskich? Na polskich z tłumaczenia anglojęzycznego, tak przypuszczam. No to doszło po prostu do błędu w tłumaczeniu, bo po angielsku tarantula to po polsku ptasznik. Po polsku tarantula to jest zupełnie inny gatunek pająka, nie należący do ptaszników, tylko do pająków właściwych, czyli takich bardziej jakby ewolucyjnie rozwiniętych. O, do młodszych kuzynów ptaszników. Okej. Czyli polska tarantula tam czyta książki, a polski ptasznik to tam tylko Netflixa przerzuca. No gdyby, tak, w sumie tak, bo ptaszniki mają bardzo słaby wzrok, te pająki właściwe mają trochę lepszy, zależy od też gatunku, więc tak, można tak powiedzieć. Wiesz, że ja ci jutro wyślę mema z ptasznikiem w okularach stępnia z 13 posterunku. Wiesz, że ja to zrobię. Wiem, że to zrobisz, czekam. Dobrze, wróćmy do ciekawostki, trochę powagi. Przechodząc do samej głównej ciekawostki. W jednej ze scen Daniel Stern, wcielający się w postać rabusia o imieniu Marv, czyli to był ten wyższy, odkrywa, że ów sympatyczny pajączek spaceruje sobie po jego twarzy. No i oczywiście w tej reakcji na tego pajączka zaczyna głośno krzyczeć. Jednak w samej produkcji tak to nie wyglądało. W obawie przed tym, czy ptasznik nie przestraszy się hałasu, no a raczej wibracji, ponieważ jak dostałam informację, no to te pająki są głuche. No to dźwięk do tej sceny został dograny w postprodukcji. A więc to, co widzimy na ekranie, to jest bardzo, bardzo przekonujące aktorstwo, ponieważ jest to krzyk, który nie jest krzykiem. W sensie on po prostu jakby się wydarł, ale zrobił to całkowicie bezgłośnie, żeby nie przestraszyć tego pajączka. Żeby on go tam nie dziabnął, czy tam nie rzucił w niego jakimś oszczepem, czy co to tam pająki robią. Tak, to od razu też powiem, gdyby komuś z was przyszło do głowy naśladować tę scenę, to tego nie róbcie. Kładzenie sobie ptaszników jakichkolwiek na twarz to nie jest dobry pomysł, więc tego nie róbcie. W najlepszym przypadku skończycie u okulisty, znaczy jeżeli pająk się w jakiś sposób zdenerwuje, przestraszy, to w najlepszym przypadku będzie was swędzić twarz, piec, bo wyczesują włoski parzące, oszczepy, tak? Bo wyglądają jak oszczepy.
takie pozadzierane. Natomiast jeśli będziecie mieli pecha, to albo taki włosek parzący skończy wam w oku, a to się kończy wizytą u okulisty, albo zostaniecie ugryzieni. I twarz to nie jest najlepsze miejsce, żeby zostać ugryzionym, bo mamy bardzo blisko do mózgu, a jad ptaszników, to też w zależności od gatunku, może zawierać neurotoksyny, więc nie polecam. Dobrze wysłuchać takiej porady, zwłaszcza od specjalisty. A my no, przechodzimy... Bez przesady. Specjalistą nie jestem. Myślę, że oboje jesteście. No wiesz, no ja tak po prostu bym sobie tak od kopa nie zidentyfikowała, jaki to jest pająk, no ale dzięki uprzejmości naszego montażysty była taka opcja. Trochę pozostajemy w temacie pająka, a trochę nie. Ponieważ ten ptaszniczek, którego macie okazję obserwować na twarzy aktora, pochodzi z pokoju starszego brata Kevina, czyli Baza. Czyli to jest ten taki, co wygląda już jak taki typowy prześladowca szkolny. To jest ten, któremu zjadł tą pizzę. Także no, Kevin się trochę odgrywa. On tam po prostu wpada do jego pokoju i robi buszowanie po jego terytorium. No i w trakcie tego buszowania tutaj również można wyłapać parę ciekawostek. Pierwszą z nich jest takie zdjęcie takiej super przesadnie nawet radosnej dziewczyny. I no z tego, co mówi Kevin, no to wynika, że to jest dziewczyna tego Baza właśnie. No i nasz bohater tak niezbyt wybrednie, niezbyt miło komentuje jej urodę. Reżyser, komponując tą scenę, nie chciał za bardzo, żeby jakiejś aktorce się zrobiło z tego powodu przykro, że tam zostanie pociśnięta po jej twarzy, po jej urodzie. Dlatego na zdjęciu znajduje się syn producenta artystycznego ucharakteryzowany na dziewczynkę. I jak się przyjrzycie, to naprawdę widać, że to jest chłopczyk. Także bardzo miło z jednej strony, ze strony Chrisa Columbusa, że no, pomyślał o czymś takim, że komuś po prostu mogło być przykro, no nie? Ale zostajemy w pokoju Baza. Ponieważ grzebiąc w jego szufladzie, Kevin natyka się też na popularne pisemko dla panów, czyli Playboy. I to jest prawdziwy egzemplarz gazety. Dokładniej to jest numer z lipca 1989 roku. I dalej można gdzieś tam ją dostać, tą gazetkę, na przykład na Amazonie. Tam no, w okolicach stówy, może nawet i dwóch stów, ale da się dostać. Na okładce znajduje się, tu mamy fajny akcent, na okładce znajduje się Erika Eleniak, aktorka polskiego pochodzenia, znana ze swojej roli w Słonecznym Patrolu. Głównie, bo tam grała jeszcze w czymś innym, no ale głównie ta właśnie, wiecie, blond piękność ze Słonecznego Patrolu. W tym fajnym, charakterystycznym, pomarańczowym stroju. Co do samej gazetki, znalazłam też informację, że newralgiczne strony, że tak powiem, magazynu zostały sklejone, żeby no nie narażać młodego Maca na oglądanie na gości. Oczywiście chodzi o Macaulaya Culkina, ja będę o nim mówić Mac, bo tak jest po prostu szybciej. On też używa takiego skrótu. Skoro pisemko dla panów było prawdziwe, to czy znalazły się w tej produkcji jakieś fałszywe elementy? A i owszem, znalazły się. Dokładniej film gangsterski, którego Kevin używa między innymi do nastraszenia chłopaka od pizzy. To jest taka dość zabawna scena. Tak naprawdę nigdy nie istniał. Samo nagranie powstało wyłącznie na potrzeby produkcji. Było właśnie stylizowane tym kinem gangsterskim tam z lat 40. I według filmu Kevin sam w domu, to nagranie nazywało się Angels with Filthy Souls, czyli jakby anioły z brudnymi duszami. Czyli no tak typowa właśnie gangsterska gdzieś tam nazwa. A jak w ogóle do tego doszło, że Kevin został przegapiony przy odlocie? No tak jak już wspominałam, tutaj mamy tę informację. W jednej z początkowych scen, kiedy cała rodzina je pizzę, później, tak jak mówiłam, następuje ta kłótnia, zostaje tam rozlany jakiś napój, czy to było mleko, już nie pamiętam.
Możecie przy tej okazji zauważyć, że jak tata Kevina ściera blat z tego, co tam zostało rozlane serwetkami, to przypadkowo wrzuca do kosza razem z serwetkami jedną z kart pokładowych. I to jest oczywiście karta pokładowa, no czyli tak naprawdę bilet na samolot od Kevina. Dlatego oni się nie zorientowali, że mają za dużo biletów, za mało dzieci, bo ten jeden bilet został wyrzucony. Więc no taka... taki podwójny przypadek, można powiedzieć, bo raz, że bilet, a dwa, że właśnie ta awaria prądu. No natomiast, czy to był przypadek, czy to było po prostu spełnienie tego jego życzenia, że chciałbym, żebyście wszyscy zniknęli, no to już pozostawiam wam do oceny. Mac Culkin nie był oczywiście jedynym członkiem rodziny, który był obecny na planie zdjęciowym. Bardziej spostrzegawczy widzowie mogli wypatrzyć brata, czyli Kierana Culkina, który wcielił się w rolę Fullera McAllistera. To był właśnie ten kuzyn, który miał rzekomo siusiać w łóżko i który miał z Kevinem spać. On był w takich okularkach charakterystycznych, on sobie tam siedział, siorbał Pepsi, później się uśmiechał. Więc no, jak będziecie oglądać w tym roku, to możecie zwrócić uwagę na podobieństwo tych chłopców, bo to są bracia. Samą fotkę znalazłam gdzieś tam, fotkę, nie jestem pewna, czy to z planu, czy po prostu tej dwójki. Również wam wrzucę na Facebooka. I teraz przejdźmy troszkę do ciekawostek na temat innego aktora. W tym filmie zagrał Joe Pesci i on wcielił się w rolę Harego, jednego z tych włamywaczy. Chociaż Joe Pesci bardzo sobie cenił profesjonalizm młodego twórcy Kevina, to jednocześnie chciał mu troszkę pomóc wbić się w ten klimat, troszkę się wczuć. Z tego powodu nie rozmawiał z chłopcem między kręceniem scen, snuł się po planie z ponurą miną i patrzył na niego spod łba. Mało tego, w scenie, gdzie włamywacz Harry, czyli ten bohater, grozi Kevinowi odgryzieniem palców, Joe Pesci naprawdę ugryzł Maca w palec. I co także zostawił mu bliznę. O Jezus, to no. Tak przesadził troszeczkę z tym pomaganiem mu. Że aż to bliznę? No, ale to jest właśnie ta scena na końcu, że on tam biegnie do tego domu sąsiadki, oni go tam wieszają na drzwiach za kaptur. A, to pamiętasz. No, tak. No, i to jest właśnie tak naprawdę jedna z ostatnich scen z włamywaczami. No i właśnie to wszystko miało na celu sprawić, żeby on się naprawdę obawiał tego filmowego włamywacza, no i oddał ten strach na ekranie. Zresztą sam Joe Pesci, no wiadomo, on grał wcześniej na przykład w Chłopakach z Ferajny, więc no raczej był kojarzony z kinem gangsterskim niż familijnym i z tego powodu miał na planie problemy z przeklinaniem. Reżyser poradził mu, żeby zamiast brzydkiego słowa na F, to jest taki odpowiednik naszego brzydkiego słowa na K, tylko po angielsku. Używał zwrotów... To jest odpowiednik, przepraszam bardzo, to jest odpowiednik naszych różnych brzydkich słów. W sumie tak. Tak, oni ciągle słowo na F, a my tutaj lecimy całą wiązanką i nie powtarzamy ani razu danego słowa. W sumie to z tak. Z tego miejsca chciałam pozdrowić mojego szwagra, on to doskonale potrafi. Tak, Polacy są bardzo kwieciści, jeśli chodzi o przeklinanie. No, ale coś było trzeba zrobić z tym Joe Pesci'm, żeby on tam, kurczę, no nie przeklinał przy dziecku też. Więc zamiast słowa na F miał używać zwrotu fridge, czyli na polskie tłumacząc lodówka. Zresztą, jeśli w trakcie filmu dobrze się słuchacie, to w kilku sytuacjach możecie wyłapać, że Joe Pesci tak jakby bełkocze pod nosem, on tam dosłownie coś takiego robi. I to była również metoda na powstrzymywanie się od przeklinania na planie. I on po prostu przeklinał, ale to tak jakoś bełkotał i przekręcał, żeby to w filmie wyglądało, jakby on był po prostu bardzo zły, ale jednocześnie nie mógł przeklinać, bo to kino familijne przecież. Także no, taka ciekawostka. Możecie też spytać, jak wyglądała rzeczywistość po Kevinie, bo wiadomo, film przez bardzo długi czas znajdował się też w Księdze Rekordów Guinnessa, mając największe otwarcie w box office.
500 miliardów, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie, no dużo. No to ja nawet nie wiem, ile to ma zer. Dużo. Dużo. Dużo, okej. Okay. Tak. Tak. Dokładnie, dokładnie ile to jest, to wrzucę wam po prostu w źródłach linki, tam sobie możecie wyszukać. Ja nie jestem specjalnie numeryczna, kto mnie zna, ten wie. Ale skoro to był taki sukces, no to wiadomo, musiało się to przełożyć też na sukces zespołu, na sukces aktorów. Chris Columbus, który był reżyserem, dzięki tej produkcji mógł zająć się reżyserią dzieł o nieco większym budżecie, trochę z bardziej znanymi aktorami, chociaż też nie do końca. Bo ten pan jest odpowiedzialny m.in. za dwie pierwsze części Harry'ego Pottera i w moim mniemaniu najgorsze, ale to jest tylko moja opinia. Ale tak, to nie wypowiem się, bo na każdym filmie Harry'ego Pottera zasnęłam. I to nie jest nic osobistego, po prostu. Mhm. Chyba miałam zły mindset, także no nie powiem ci. Możliwe. Znaczy, no mi się wydaje, że to jest kwestia też tego, że ci aktorzy byli po prostu bardzo młodzi, oni bardzo drewnianie grali, ale no jakoś nie... Te dwie pierwsze części są takie trochę bardziej cukierkowe, takie bardziej baśniowe, a później już wjeżdża takie mroczne kino i to mi się podoba. Przecież z książkami też było. No tak. Mniej więcej od tej trzeciej, czwartej części. Natomiast no tak, no za te dwa filmy, dwa pierwsze były odpowiedzialny Chris Columbus. Był również odpowiedzialny za moją ukochaną, kultową komedię Pani Doubtfire. I w tej komedii grał nasz niestety nieodżałowany Robin Williams. A ten film bardzo lubię, dlatego że myślę, że on mimo tego komediowego sznytu, mimo tego, że gdzieś to tam jest hi hi hi, ha ha ha, chłop się przebrał za babę, jak w kabarecie Queen Polski, to mimo wszystko myślę, że gdzieś tam jest taki bardzo ważny przekaz, że tam tata mimo wszystko stara się mieć kontakt z dziećmi. No, jak kiedyś będziecie mieć takie ckliwe popołudnie, to polecam. Trochę ckliwe, trochę humorystyczne. No i tak się ułożyło to dla reżysera. Sam Macaulay Culkin po 1994 roku zrezygnował z aktorstwa. Mimo, że był jednym z tak naprawdę najlepiej zarabiających aktorów dziecięcych, to w jego życiu prywatnym już nie było tak kolorowo. W 2018 roku Mac Culkin wyznał Markowi Maronowi z podcastu WTF, wrzucę wam link w źródłach, jak ktoś będzie chciał się zapoznać, że jego ojciec się nad nim znęcał. I to tak psychicznie, jak i fizycznie. Wręcz mu powiedział, że mogę wam pokazać moje blizny. Więc no to już musiało być grubo. Zresztą no Mac miał... albo on był jednym z siedmiorga, albo miał siedmioro rodzeństwa. Teraz już dokładnie nie kojarzę. Gdy między jego rodzicami nastąpił rozłam i doszło do rozwodu, to walka między matką i ojcem tak naprawdę toczyła się nie tyle o te dzieci, czyli o tą siódemkę czy ósemkę, to już dokładnie nie kojarzę, to bardziej toczyło się o te gigantyczne na tamte czasy majątek Maca, bo on w pewnym momencie naprawdę zarabiał jakieś miliony dolarów za kurcze wystąpienie w filmie. Więc no jak na chłopca, który miał tam 10-12 lat, to były ogromne pieniądze przecież. Więc tak naprawdę patrząc na tą sytuację i patrząc na ten coming out, który on troszeczkę zrobił na tym podcaście, nie ma nic dziwnego, że ten chłopak się tak bardzo szybko i bardzo mocno stoczył. Wziął ślub jako 18-latek, później się ze swoją pierwszą żoną rozwiódł, przez chwilę był związany na przykład z Milą Kunis, taka aktorka, ona jest... gdzieś tutaj wschodniego pochodzenia, dokładnie też wam nie powiem, bo nie pamiętam już. No i widać było, że on tak naprawdę no, szukał gdzieś tam jakiejś takiej miłości, takiego uznania. No jak nie był w stanie tego znaleźć w związkach, no to wiadomo, miał też epizody ze spożywaniem alkoholu, z zażywaniem różnych substancji o różnej mocy. No i w pewnym momencie, jak tam dziennikarze gdzieś mu zrobili zdjęcie, no to patrząc na to zdjęcie, można się było naprawdę przerazić. Bo no wyglądał po prostu momentami jak taki, kurczę, wrak człowieka. Wiecie, gdzieś tam
dres, naciągnięty kaptur na głowę, tu jakaś fajka, tu jakieś alko i sobie idzie po prostu ulicą w biały dzień. Ja kojarzę takie zdjęcie, gdzie był tak niesamowicie wychudzony. Mhm. To wtedy też wyglądał jak wrak człowieka, bo to, że sobie idzie tam w wyciągniętych dresach, to tam jeszcze, chociaż no to ta fajka to też jeszcze, ale no to alkohol tak w biały dzień na ulicy to też tak średnio. Ale faktycznie pamiętam takie zdjęcie, gdzie był taki niesamowicie wychudzony. No to było chyba właśnie, chyba mówimy nawet o tym samym zdjęciu, tylko gdzieś mi jakoś umknęła ta jego szczupłość może. Natomiast wiecie co, powiem wam tak, dla mnie najbardziej smutne było to, znaczy może jest, nie było. Natomiast z perspektywy dorosłego człowieka, tak patrząc, to przykro mi jest, że właśnie wielokrotnie przy oglądaniu Kevina, gdzieś tam w gronie rodzinnym powiedzmy, się słyszało, tam jakiś ciotek czy coś, że taki ładny chłopak, tak mu palma odbiła, że sława mu do głowy uderzyła, pieniądze mu do głowy uderzyły. I powiem wam, że przygotowując ten odcinek, strasznie mnie uderzyło właśnie to, w jaki sposób historia Kevina pokrywała się troszeczkę z prawdziwym życiem Maka. Bo i jeden, i drugi nie był do końca dostrzegany. No może pamiętacie, no mówiłyśmy o tym nie tak dawno, że na początku filmu tak naprawdę nikt go nie spytał, co się stało, o co poszło, dlaczego popchnąłeś swojego brata i tak dalej. Tylko on po prostu został odesłany do pokoju na zasadzie wyjdź stąd gówniarzu. No i podobnie było w tym przypadku, bo łatwiej było powiedzieć, że odbiła mu palma, że tam słaba mu uderzyła do głowy, niż zauważyć, że to też jest człowiek, on też może mieć problemy i to kurczę, będąc tak sławnym w tak młodym wieku, że to może niekoniecznie... Myślę, że tutaj też dużą rolę odegrały te wszystkie jakieś tam portale taki przekaz pudelki, po prostu, inne, że tak, ale inne, taki kiłały. Przekaz po prostu, że no używa... że się stoczył, ale nie było też jakiegoś takiego feedbacku dlaczego i to, mhm. to było gdzieś tak między jednym newsem a drugim w podawane, że jakoś tak nie przywiązywało się do tego większej wagi. No zresztą też sama wspomniałaś, że w 2018 też zrobił ten taki swego rodzaju coming out o tym, że jednak się ojciec nad nim znęcał i tak dalej, więc... No, z drugiej strony też no, warto wspomnieć o tym, że no, ma prawo do swojej prywatności, prawda? Więc też no, nie szczególnie chciał się gdzieś tam dzielić takimi rzeczami. No, zresztą no, nikt nie powinien tego od niego wymagać, no chyba, że jego terapeuta najwyżej. Ale to też tak nie, że wymagać, tylko że jak będziesz gotowy. Więc no to długo faktycznie było właśnie, że mu palma odbiła. Tak, że mu soduwa uderzyła. Chociaż tak, też uważam, że w przypadku dziecięcych aktorów to trzeba... ja bym się chyba nie odważyła wysłać mojego dziecka hipotetycznego na casting do jakiejś hollywoodzkiej produkcji czy w ogóle, bo jest bardzo dużo takich historii, że potem ten mały aktor to źle kończy. Czy ma jakiś taki tragiczny okres w swoim życiu i też nie zawsze uda mu się z tego wyjść, więc no tutaj trzeba uważać z takimi rzeczami. Jasne. Znaczy wiesz, mi nie chodzi o... mi nie chodzi o to, że ja mam pretensje do niego, że się wcześniej nie podzielił, tylko bardziej mi chodzi o takie podejście na zasadzie, że bardzo łatwo jest ocenić na podstawie jednego zachowania, danego człowieka, nie wiedząc tak naprawdę z czym on się boryka i może to jest dla nas ważna też lekcja, żeby zwracać na takie rzeczy uwagę, że podobnie jak ten Kevin filmowy, tak samo ten Mac, który był w normalnym życiu, to co my widzimy to jest rezultat, a nie przyczyna. To jest efekt tego, że ktoś go traktował tak, a nie inaczej. I może faktycznie, kiedy następnym razem nie wiem, zobaczycie, że nie wiem, ktoś na kogoś krzyczy, albo tam mama jest zdenerwowana i tam idzie tak wkurzona z tym dzieckiem przez ten sklep, to może niekoniecznie od razu przystępujmy do oceny, tylko bardziej może pomyślmy sobie, że coś może za tym się kryć też, nie? Bo jakby my widzimy tylko wycinek życia tej osoby i na tej podstawie jest łatwo ocenić błędnie czasami, tak jak było w przypadku Maka Kalkina. Bo nikt nie wiedział do momentu jego coming outu. No wiadomo, on tam wcześniej wydał jakąś książkę,
gdzie to było zasugerowane, natomiast no, nikt tak naprawdę nie wiedział, przez co on przechodził, tak? Że to wcale nie było tak, że sława mu uderzyła do głowy, tylko że no po prostu no, ten ojciec był takim brutalem. A mama też go, przypuszczam, że jakoś specjalnie nie broniła. Ale nie będziemy kończyć smutnym akcentem. Zawsze się staramy jednak na wesoło. Więc jak to wygląda obecnie? W ogóle pomysł na ten odcinek był już od jakiegoś czasu, ale powiem wam, że 1 grudnia zobaczyłam jedną wiadomość i mówię, o rany, to jest idealne. To jest po prostu idealne zwieńczenie do tego odcinka. 1 grudnia tego roku Mac Culkin otrzymał swoją gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Wkleję wam później też w źródłach link do tej konkretnej gwiazdy. Z tej okazji mogliśmy mu się przyjrzeć nieco bliżej i trzeba przyznać, jak na taki bagaż doświadczeń poradził sobie naprawdę znakomicie. I tutaj nie, to nie jest żadne wyolbrzymianie, naprawdę sobie poradził znakomicie. W 2017 roku na planie filmu Changeland Mac poznał aktorkę Brenda Song. Głównie młodszym widzom pewnie będzie się kojarzyć ta aktorka. Ona jest najbardziej znana z takich programów, na przykład na Disney Channel. I ona tam grała między innymi z takimi bliźniakami. Kto wie, ten wie. Cała reszta może sobie wygooglować. Brenda Song. To jest taka azjatyckiej urody aktorka. Ta pani, Brenda, pomogła Macowi stanąć na nogi. Oczywiście oni są w związku. Pomogła mu przejść przez odwyk, a także stworzyła z nim rodzinę. Tak, tak. Obecnie para ma 2 synów, planuje ślub i cieszy się życiem. Na samej tej uroczystości były zdjęcia, gdzie on właśnie, Mac pozuje ze swoją właśnie tą partnerką, z Brendą i z jednym synem lub z 2 synami. Nie wiem, ale które zdjęcie znajdę, to wam wkleję. No na pewno ty mi pokazywałaś zdjęcie z jednym synem. Z jednym synem, czyli z tym starszym, bo jeden jest... Jeden ma rok i jeden ma 3, o ile dobrze pamiętam, albo 2. To zdecydowanie nie jest roczne dziecko, to co widziałam no, na to zdjęciu. No, to ten starszy, raczej tak. Ale fajnego ma irokeza, mega w ogóle to dziecko wygląda. Jest taki kozak. No ja tutaj uwielbiam. Też bym chciała dodać, no. Że zdarł skórę z ojca. Tak, zdecydowanie. Taki mały Kevin właśnie, taki mały Mac. Zdecydowanie. Ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ na uroczystości z okazji... Tak, wy słyszycie, jak ja się cieszę, bo to jest mega i zaraz wam powiem dlaczego. Na uroczystości z okazji odsłonięcia gwiazdy w Alei Sław pojawiła się także Catherine O'Hara, czyli ekranowa mama Kevina. I zdjęcia ze spotkania tej dwójki również wam wrzucę na Facebooka. Tutaj mam też drobną ciekawostkę. W 2014 roku pani O'Hara podzieliła się informacją, że Mac wciąż mówi do niej mamo. Więc jest mega urocze. Takie mama przez całe życie, kurczę, od czasu tego Kevina aż do teraz. I to faktycznie widać. Ja wam wkleję takie zdjęcie, jak ona chyba mu gratulowała i po prostu go tak dotknęła, tak położyła mu dłoń na twarzy, tak właśnie takim matczynym gestem. To jest takie jakie to jest słodkie. Mnie aż zatyka z tej słodyczy już teraz. niestety, ale to jest moja ostatnia ciekawostka. Tym akcentem zakończę moją świąteczną część materiału. Mam nadzieję, że się wam podobało takie fantastyczne, wzruszające i przede wszystkim szczęśliwe zwieńczenie. Ja muszę przyznać, że jak byłam młodsza i właśnie czytałam te wszystkie chihuahuy czy tam inne rottweilery i inne portale plotkarskie, to zawsze gdzieś tam po cichu kibicowałam Macowi i mówiłam, że może uda mu się wyjść na prostą. Ja trzymam kciuki jak najbardziej i powiem wam, że udało się. To było widać na tej ceremonii w tym roku i to jest chyba najlepsze zakończenie tej długoletniej tych długoletnich perypetii Kevina, jakie sobie mogłam wyobrazić. Naprawdę literalnie nic by mnie nie ucieszyło bardziej niż po prostu jakby ktoś wrzucił jako ostatni rozdział Kevina to ich zdjęcie z tej kurcze gali. Oni są tam tacy szczęśliwi, oni są tam taką fajną rodziną, że naprawdę bardzo się cieszę, że ten chłopak, którego w sumie my wszyscy obserwowaliśmy, czujemy się trochę związani, bo my wszyscy obserwowaliśmy przez ten czas dorastania.
przynajmniej ja nie pamiętam świąt bez Kevina. No to... Ja też nie no pamiętam właśnie. Świąt bez Kevina. To myślę, że jest gdzieś tam nam mimo wszystko trochę bliski. No, na pewno w jakimś stopniu, a zresztą to też jest taki fajny świąteczny przekaz, taki happy end, że da się. Jak najbardziej. A na pewno proste to nie było. Tutaj trzeba mu to oddać, zresztą trzeba oddać też jego partnerce, że towarzyszenie komuś w odwyku, czy wspieranie w ogóle osoby, która mierzy się z uzależnieniem czy z kryzysem psychicznym, nigdy nie jest proste, także no, mam nadzieję, że ich problemy będą teraz mniej tragiczne, bo na pewno jakieś problemy będą. No na pewno, ale wiesz, no też może ujmijmy jedno, on już się starał jakby wrócić do takiego zwykłego życia, może w społeczeństwie, ponieważ on w 2013 roku założył zespół, zaraz wam dokładnie powiem, jak się nazywał, ponieważ teraz mi to gdzieś uciekło. Tak, założył 5-osobowy zespół rockowy o nazwie The Pizza Underground. Także kozacka nazwa. Jakbym też nawiązująca do Kevina trochę. No, w sumie to tak, bo ta pizza to tam kurczę wszędzie. I w roku, teraz muszę sobie zerknąć, w roku 2018 wystąpił też w świątecznej reklamie Google Assistant i ponownie wcielił się w postać Kevina McAllistera. Także on trochę się odcinał, a trochę się nie odcinał, ale to jest taki, no, taki fajny powrót, nie? Że znowu jestem w tej roli. Także myślę, że jak ktoś jest dużym fanem, to tą reklamę tego Google asystenta jak najbardziej może sobie po prostu odświeżyć, czy tam zobaczyć. Przypuszczam, że na YouTubie znajdziecie, zresztą nawet jeśli ja znajdę, to wrzucę wam w źródła zwyczajnie link. I tak, z mojej strony to już jest wszystko. Masz jakieś pytania, jakieś wnioski? Myślę, że udało nam się tobie w sumie zakończyć optymistycznie odcinek na święta. Także taki happy end trochę jak w opowieści wigilijnej. No i w sumie jak w samym Kevinie, bo w samym Kevinie mamy podwójny happy end, potrójny. Włamywacze zostają ujęci, starszy pan godzi się ze swoim synem, a Kevin, no mama przyjeżdża do Kevina. Więc mamy potrójny w Kevinie i mamy pojedynczy, nie, no w sumie też potrójny w opowieści wigilijnej i w życiu też mamy. Także same tak. Happy endy. Happy endy, super, fantastycznie. No to co, no to myślę, że to jest moment, w którym powinnyśmy się pożegnać, ale jeszcze powinnyśmy złożyć naszym słuchaczom i słuchaczkom życzenia. Mhm. Myślę, że przede wszystkim powiedzmy sobie tak, niezależnie od tego, gdzie jesteście, niezależnie od tego, czy coś wyznajecie, czy też nie, to mamy nadzieję, że po prostu spędzicie te święta dokładnie tak, jak będziecie chcieli. Jeżeli będziecie chcieli, to w gronie rodziny, jeżeli będziecie chcieli, to samotnie, byleby szczęśliwie. Tak, i spokojnie. No chyba, że akurat nie chcecie spokoju, tylko adrenaliny i wybieracie się gdzieś na narty, to życzymy miłego stosowania. Tak, szczęśliwego wypoczynku, szczęśliwego czasu, bezpiecznego przede wszystkim. I co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Dbajcie o siebie. Trzymajcie się na razie. Tak, dbajcie o siebie, słyszymy się po nowym roku i jeszcze może wesołego Sylwestra, bo nie będziemy się słyszeć przed Sylwestrem. Aha, no tak. Także bawcie się dobrze i bądźcie bezpieczni. Tak, szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia. Hehe. Za rok. O nie, w przyszłym roku. Bumerskie żarty. To jest ten żart, że jak idziesz w nowy rok do piekarni, zeszłoroczny tylko chleb mamy. Tak, to jest ten żart. Także tym sucharem popijcie sobie. Się żegnamy. Szczęśliwego nowego roku. Wesołych
spokojnych świąt, takich, jakich sobie życzycie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Do usłyszenia, hej.